Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Jak zawsze po godzinie 19, kilka razy w tygodniu spotykamy się tu, aby porozmawiać na różne interesujące tematy, przede wszystkim dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś będziemy rozmawiać na temat dostępności transportu kolejowego. Ja bardzo serdecznie witam moich dzisiejszych gości. Dziś wirtualnie w naszym studio jest Adam Zając, szef projektu Warszawska Mapa Barier, który jest realizowany przez CISCOM. Jest także Piotr Figiel, członek Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miasta Stołecznego Warszawa, a także Michał Dębiec, bloger, autor serwisu internetowego, autor bloga moimioczami.pl, a także członek Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. Witam was bardzo serdecznie. Cześć. Jesteście dobry wieczór. Różnie, dobry wieczór, dzień dobry, bo ludzie nas w różnych strefach czasowych słuchają, a także później ze strony internetowej także o różnym czasie mogą nas odbierać. Skoro zebraliśmy się tu w tak zacnym gronie, ten temat już poruszaliśmy jakiś czas temu, jeżeli chodzi o dostępność transportu kolejowego, już była audycja. Powiedzcie mi waszym zdaniem, co się w tej mierze zmieniło? Czy jest lepiej, czy jest gorzej, a może jest po prostu tak samo od tego czasu, kiedy ostatnio się spotkaliśmy? Ja może zacznę. Proszę bardzo. Żeby wprowadzić troszkę. Ja jestem głównie użytkownikiem kolei, ale też serwisów internetowych, które o kolejach są lub dzięki którym kupujemy bilety i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście użytkownikiem niepełnosprawnym, także trochę takich swoich obserwacji mam. I jeśli o mnie chodzi, to powiedziałbym, że coś tam się zmienia, ale jak dla mnie to nie zawsze w dobrym kierunku. A dlaczego? Wiesz co, no bo mamy tak, jeden problem to jest ogólnie taka tematyka informacji pasażerskiej, drugi temat to jest temat taboru, trzeci temat to jest całej infrastruktury dworcowej, przystanków, dojść do dworca i tego wszystkiego, co możemy zobaczyć na peronach. No i czwarta rzecz to jest informacja poprzez internet, poprzez rozkłady. No i jak tak mnie pytasz, co dokładnie, no to powiedziałbym, że w każdym z tych miejsc miałbym pewnie wiele zastrzeżeń, chyba najmniej do taboru. Bo ten tabor się poprawia coraz bardziej. Już teraz słyszymy o tym, że remontowane wagony mają Wi-Fi, że w ogóle oświetlenie jest poprawiane, że mówię też pod kątem osoby słabowidzącej czy tam niepełnosprawnej wzrokowo. Natomiast jeśli chodzi o osoby na wózkach inwalidzkich, no to też zdarza się tak, że wagony są teraz przystosowywane bardziej do tego, żeby takie osoby przewozić. Natomiast wszystko inne i chyba najbardziej infrastruktura dworcowa i przystankowa, no to jest twardy orzech do zgryzienia.
Swoją drogą jeszcze dziś taką ciekawą informację dosłownie sprzed chwili, przeglądając gdzieś tam sobie maile, wyczytałem w jednym z czasopism, bodajże w Focusie, był nie tak znowu dawno wywiad z pewną niewidomą użytkowniczką transportu kolejowego, chociaż właściwie to mowa tam była o metrze warszawskim i tam bardzo ciekawa rzecz została poruszona, bardzo ciekawy temat został poruszony, tak jeszcze a propos tej dostępności oznaczeń przy peronach. To powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Mianowicie ta użytkowniczka postulowała to, żeby oznaczenia przy peronach były inne niż przy zejściach na przykład przy schodach, bo miała taką sytuację, w której no, pogubiła się tam gdzieś będąc na tym peronie, była z psem, no i czuje, że są jakieś oznaczenia. Ona chce iść, mówi temu swojemu psiakowi, żeby szedł. On nie chce iść. Później pyta się jakiś tam współpasażerów, dlaczego ten pies nie chce jej tam puścić dalej. No, okazuje się, że prawie by na tory weszła. Mimo tego, że no, bo oznaczenia były takie same. To jeszcze też taka kwestia a propos dostępności. No, to z tym też jest bardzo różnie, bo na większości stacji, których w życiu używałem w Polsce, jednak tych oznaczeń peronowych skrajni nie było w ogóle. Czasami była linia biała po prostu namalowana. Czasem w niektórych przypadkach była nawet taka, no można powiedzieć, fluorescencyjna, żeby ją można było zobaczyć. Szkoda, ale że nie wyczuć. Tak, ale jeżeli chodzi o te zabezpieczenia takie przed wypadnięciem z peronu, to było strasznie biednie. I dopiero teraz trochę widzę, że coś się w tym temacie dzieje, ale bardziej w metrze. No, metro przed Euro 2012 się przygotowało do tego. Fakt, że też dosyć długo im to zajęło od wypadku i w ogóle licznych wypadków wpadnięcia na tory przez osoby słabowidzące i niewidome, no to zajęło im to trochę czasu, ale w końcu te zabezpieczenia przed spadaniem zostały zrobione. Natomiast no, byłem w szoku, że przed Euro 2012 oddano dworzec Warszawa Wschodnia, który już zabezpieczeń takich na peronie nie miał. I dodatkowo jest jeszcze dosyć ważny węzeł przesiadkowy, czyli dworzec śródmiejski w Warszawie, no, który też nie ma tych zabezpieczeń. I mimo że tak naprawdę jest blisko dworca centralnego i tylko że podejrzewam, i tu mnie pewnie Piotr albo Adam w tym zawtórują i powiedzą jak jest, bo podejrzewam, że to ktoś inny robi dworzec centralny, ktoś inny odpowiada za to, ktoś inny odpowiada za śródmiejski i tak naprawdę one między sobą nie są skorelowane, te zabezpieczenia. Podam taki przykład. Chodzisz sobie po dworcu centralnym i są ścieżki dla osób niewidomych. I tak sobie chodzisz po tych ścieżkach, ale tak naprawdę one są w obrębie dworca centralnego, a wszędzie poza już ich nie ma. I na przykład jak idziesz sobie dołem na dworzec śródmiejski, no to schodzisz z peronu i to jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy cię coś prowadzi, bo dalej to już radź sobie sam. No niestety, no tak rzeczywiście jest i to rodzi pewne problemy, a nawet bym powiedział, że całkiem spore, szczególnie dla osób, które po prostu pojawiają się tam okazjonalnie, no i nie znają topologii tego dworca. Zresztą to są duże obiekty i tam się myślę, no, że nawet i dosyć częstym pasażerem będąc można najzwyczajniej w świecie pogubić. No, ale tak myślę, że Adamie, jakbyś mógł poopowiadać trochę o wnioskach z raportu, który przeprowadziłeś właśnie na dworcach kolejowych. Właśnie, bo jak rozumiem, chodzi tu o mapę barier, tak? To był, tak jest. To może Adamie, zanim o wnioskach, to powiedz, co to w ogóle jest ta mapa barier, co to był za projekt, czemu miał służyć. No, nazwa jest dosyć oczywista, ale myślę, że troszeczkę jednak rozjaśnienia też warto tu rzucić. Jasne. Stowarzyszenie Siscom od już ponad 3 lat w tej chwili realizuje taki projekt Warszawska Mapa Barier, w ramach których staramy się mapować, pokazywać po
prostu na mapie dokładnie Warszawy różne tego typu ograniczenia. Może w troszeczkę inny sposób niż do tej pory mówiliśmy od początku audycji, czyli my bardziej pokazujemy miejsca problemowe. Często spotykamy się z tym, że różne tego typu inicjatywy pokazują miejsca dobre. Dla nas jest, czyli na przykład miejsca, które są dostosowane, lokale użytkowe, które są dostępne. My staramy się to pokazywać od drugiej strony, czyli tą przestrzeń publiczną, która jest dla kogoś niedostępna. I na stronie mapabarier.siskom, pisane po polsku, czyli siskom.waw.pl, albo można wpisać po prostu w Google warszawska mapa barier i też na pewno wyskoczy. Można te punkty obejrzeć, ale temat mapy barier to jest jeden jakby problem. Tutaj skupiamy się głównie na różnych ograniczeniach, nazwijmy to ruchowych, czyli na przykład schodach, tudzież niedziałających windach, o tego typu rzeczach mówimy. A oprócz tego w ramach projektu staramy się pokazywać także problemy osób, które mają problemy z narządami wzroku. I tutaj właśnie głównie temat kolejowy jest przez nas, powiedzmy, rozpoznany. To znaczy między innymi dlatego, że na kolei coś zaczęło się chcieliśmy zadawać pytanie o jakość. Michał tutaj mówił, myślę, że Piotrek też będzie mógł potem powiedzieć o swoich doświadczeniach jako użytkownicy, jak oceniają to z perspektywy właśnie użytkownika. Ja jestem akurat osobą, która nie ma problemów ani ruchowych, ani z narządem wzroku, zajmuję się tym, no jest to jakieś tam moje hobby i staramy się pokazywać różne tego typu błędy. Te błędy opisywaliśmy w raportach, które opublikowaliśmy. Opublikowaliśmy na razie dwa. Trzeci jest, za chwilę będzie widoczny. I to jest właśnie z perspektywy użytkownika tak naprawdę pokazanie, czego na tych stacjach brakuje. Natomiast nazwijmy w taki barwny sposób, jest to okraszone wiedzą ekspercką, czyli na przykład z czego to wynika, tak? Tutaj Michał mówił, że problemem nie jest tabon. No ja bym się z tym do końca nie zgodził. To znaczy to, co jest kupowane nowe. Co najmniej. Dobrze, okej. Okay. No bo to też, żeby nie było, że cały czas narzekamy. Generalnie ostatnio sporo pieniędzy zostało zainwestowane i być może na taborze nawet bardziej to widać niż jeśli chodzi o stan infrastruktury, dlatego że pasażer nie widzi tych nowych kilometrów torów, tak? Tak jak w przypadku autostrad, to tak naprawdę tutaj siedzimy i patrzymy tylko przez okno i nie widać tego. Czujemy, że jedziemy szybciej pociągiem, ale nie jest to coś, na co zwracamy uwagę, w co zostały zainwestowane pieniądze. A jeśli chodzi o przystanki, to cały czas mamy dużo do zrobienia. Ja bym tutaj dodał z takich kwestii problemowych, że przede wszystkim nie ma cały czas jednego systemu oznaczeń. Czyli na każdej stacji może to wyglądać troszeczkę inaczej. To, co było tutaj już mówione, czyli oznaczenia skrajni peronowej, to jest jedna rzecz, tak? Czyli tak, żebyśmy nie spadli z peronu na tory. Ale no innym tematem są te ścieżki dotykowe. I my to pokazywaliśmy w 2013 roku w raporcie, że tak naprawdę na 49 stacji i przystanków, które mamy w obrębie pierwszej strefy biletowej w Warszawie, czyli można jeździć z biletem ZTM-u, to jest największy taki strefowy, powiedzmy, obszar w Polsce, zaledwie na 7, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, natomiast rząd wielkości na pewno się zgadza, na 7 stacjach były zainstalowane wtedy pasy ostrzegawcze, a na 3 były jakieś elementy ścieżek dotykowych, bo też nie zawsze były one pełne. I teraz tak, i samo zagadnienie oznaczeń dla osób niewidomych jest tematem, powiedzmy, dość nowym. To znaczy, my cały czas w Polsce testujemy, co można zrobić, w jaki sposób można zrobić. Nie we wszystkich miastach oznacza się nawet pasami ostrzegawczymi obniżone krawężniki, tak? Czyli w obrębie skrzyżowań specjalne płyty, które informują nas, słuchaj, zbliżasz się do krawędzi jezdni, zachowaj ostrożność, nie przekraczaj, tak? Więc nawet nie we wszystkich miastach jest to standard. W Warszawie jest wiele jeszcze miejsc, gdzie takich obniżonych krawężników nie ma w ten sposób oznaczonych. Natomiast nie mamy w ogóle standardu wyznaczania dróg tak zwanych ścieżek dotykowych, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, czyli właśnie ulice. Takie ścieżki, które ułatwiałyby przechodzenie na przykład prostopadle do jezdni, czyli najkrótszą drogą przez pasy, ale także ścieżki, które by naprowadzały nas w ogóle na samo przejście dla pieszych, tak? Czyli to są takie rozwiązania, które bardzo pomagają. Z tym jest cały czas problem i kolej nie jest tu żadnym wyjątkiem. Wydaje mi się, że można powiedzieć w ten po prostu sposób, że ze względu też na te wypadki, które miały miejsce i jakąś dyskusję, która została podjęta, ten temat jest troszeczkę bardziej widoczny na kolei, bo też
można powiedzieć, niebezpieczeństwo jest tutaj większe, przynajmniej tak mi się wydaje, tak? Spotkania z pociągiem to tak naprawdę nie można przeżyć, jeśli wpadniemy, to nie ma żadnych szans. W związku z tym te oznaczenia są tutaj szczególnie ważne. Mało tego, są dobre praktyki z innych krajów europejskich, które tak naprawdę należy tylko przekopiować na nasze stacje i przystanki kolejowe. Natomiast ten temat jest do tej pory słabo rozpoznany. Jako słabo rozpoznany rozumiem tutaj nawet nie to, że brakuje wytycznych, jak to robić. Mamy pewne rozbieżności, jeśli chodzi o przepisy. Tutaj myślę, że Piotrek będzie mógł to uzupełnić. Ale przede wszystkim słabo rozpoznany na zasadzie w osobach, które tak naprawdę są decyzyjne, bardzo często nie ma wiary, że tego typu oznaczenia są potrzebne. I tutaj już, żeby nie przedłużać, może taki mój ostatni przykład w tej wypowiedzi. Adamie, ale tu poruszyłeś dosyć ciekawą rzecz. Dlaczego te osoby nie mają takiego przekonania, że te oznaczenia są potrzebne? W jaki sposób to argumentują? Bo to jest dla mnie zagadka. I myślę, że dla naszych słuchaczy również. Dlatego, że przede wszystkim w powszechnej świadomości osoba niepełnosprawna to jest osoba, która porusza się na wózku inwalidzkim. W związku z tym nikt już nie kwestionuje tego, że trzeba w inny sposób umożliwiać dojazd w jakieś miejsce, tak? Bo ze schodów nie może korzystać szereg osób, w tym osoby starsze, w związku z tym należy montować windy albo montować należy pochylnie, które ułatwią właśnie dochodzenie. Natomiast temat oznaczeń dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku, to jest tak naprawdę, chociaż tak naprawdę korzystają z nich też inne osoby, ale one są najbardziej potrzebne dla osób, które właśnie nie widzą, czy widzą w części. No to wygląda to właśnie w ten sposób, że jest to temat drugiego rzędu, tak? Czyli mamy jakiś stary przystanek, który jest od bardzo dawna, nigdy nie był dostępny. I teraz mamy ograniczoną pulę pieniędzy, co można z tym zrobić. W związku z tym okazuje się, że okej, możemy albo zamontować windy i wtedy powiemy, że zrobiliśmy coś dla osób niepełnosprawnych, albo zamontujemy nawet tanie jakieś oznaczenia, ale tak naprawdę to te oznaczenia nie rozwiązują żadnego problemu, tak? Czyli oznaczenia, mimo że są tańszą inwestycją, Nie wpływają wizerunkowo na poprawę stanu kolei, tak? Nie pokazują, słuchajcie, my się staramy. Natomiast montaż wind, które często są za małe, żeby korzystały z nich pewne ekstremalne grupy użytkowników, mam tutaj na myśli rodziców z bliźniaczymi wózkami na przykład, są traktowane jako taki podstawowe działanie, tak? Zamontujemy gdzieś windę, robimy miejsce dostępne, tylko dlatego, że robimy alternatywę dla schodów, natomiast brakuje takiego myślenia kompleksowego. I tutaj zdaje się, że nawet właśnie w Krakowie na dworcu windy, które zostały zamontowane, jest to przecież nowa inwestycja, są za małe, żeby móc wjechać tam rowerem do środka. Jest to powód do tego, żeby powiedzieć, no PKP kolejny raz wstyd, to znaczy robicie inwestycje na kilkadziesiąt lat, której nikt nie będzie pewnie zmieniał przez ten czas i znowu robicie, wykluczacie część pasażerów. W tym przypadku rowerzystów, którzy także chcą się poruszać. Także wydaje mi się, że brakuje przede wszystkim takiego kompleksowego myślenia i pamiętania o tych wszystkich grupach użytkowników, że to nie chodzi tylko o osoby na wózkach inwalidzkich, osoby niepełnosprawne, tak? Które właśnie poruszają się na wózkach i to jeszcze zapewne nie mają żadnych problemów z kończynami górnymi, bo taki jest stereotyp, czyli że one wszędzie wjadą tym wózkiem bez żadnego problemu, nie trzeba dbać o nachylenie tych podjazdów. I to jest taki problem, który ja bym powiedział. Tutaj osoby, które wymagają specjalnych oznaczeń właśnie na dworcach, czyli właśnie posiadające jakieś dysfunkcje narządów wzroku, są bardzo poszkodowane. Nie mamy jednolitych w tej chwili standardów. Nie wiemy też, kiedy te standardy tak naprawdę będą, a projekty modernizacyjne się toczą. W związku z tym nawet w samej Warszawie, to co my zaobserwowaliśmy w zeszłym roku, to jest, o czym już mówiłem, bardzo duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi projektami, które wynikają między innymi z tego, że nie ma, te standardy nie są jakby jednoznaczne. Są pewne dobre praktyki, pewne rzeczy można za każdym razem w inny sposób zrobić, prawda? Może na tym bym w tej chwili skończył, żeby nie mówić za długo, natomiast zakładam, że jakieś tam dodatkowe kwestie jeszcze też w waszych głowach teraz powstały, więc chętnie je wyjaśnię.
Natomiast zanim jeszcze oddam głos Piotrowi, to dodam, że nasza audycja jest, jak wszystkie audycje Tyflo Podcastu na żywo, audycją interaktywną. Jeżeli macie ochotę włączyć się do dyskusji, to nie zwlekajcie, tylko do nas dzwońcie. Namiary kontaktowe są następujące. Mamy dwie drogi kontaktu do naszego studia. To pierwsza z nich to telefon 123 834 835. To numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli chodzi natomiast o zupełnie darmową drogę kontaktu, zarówno głosową, jak i tekstową, to jest nasz Skype. O loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie, jeżeli macie coś również do dodania w kwestii dostępności transportu, macie jakieś transportu kolejowego oczywiście, macie jakieś swoje uwagi, chcielibyście się jakimiś refleksjami z nami podzielić i z pozostałymi słuchaczami Tyfloradia i Tyflopodcastu, to dzwońcie, jest okazja. Piotrze, to teraz słuchamy twoich refleksji, jeżeli chodzi o dostępność transportu kolejowego od tego naszego ostatniego spotkania. Jak to twoim zdaniem jest? Jest lepiej, gorzej, czy po prostu tak? Ja powiem może tak. W środowisku branżowym komentowano spot na dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Każdy pewnie pamięta. Hey Jude. I śpiew pana premiera Donalda Tuska i zostało to spuentowane mniej więcej w ten sposób, że kolei tam brakuje, bo nie ma się czym chwalić. No i pani wicepremier Bieńkowska, która w tej chwili odpowiada za kolej, zapytała się, czy nas ten spot nie rusza. No mnie rusza nie tylko ten spot w kontekście kolei, ale i cała rzeczywistość kolejowa, dlatego że jak na te pieniądze, które zostały wydane na kolej, to co żeśmy osiągnęli, to jest bardzo niewiele. Przede wszystkim, no, uzupełniając to, co tutaj koledzy powiedzieli, chaotyczność i jeszcze raz chaotyczność w tych zmianach, które zachodzą. Gdzieś tam ktoś coś próbuje zrobić, ale też nie wie pewnie jak i w sumie to się nie dziwię, dlatego że jednym z poważniejszych problemów, który jest podnoszony od lat, jest brak standardów w zakresie dostosowania infrastruktury czy suprastruktury do spraw osób niepełnosprawnych, do potrzeb. Jeżeli chodzi o tabor, tu mamy normy europejskie i troszeczkę jest to lepiej, tylko wygląda to w ten sposób, że to musi ze sobą wszystko współgrać. I na przykład wysokość peronów. Mamy trzy wysokości peronów. Nikt nie podjął decyzji, jaka wysokość peronów będzie optymalna w perspektywie tam 20, 30, 40 lat, żeby ten system kolejowy pracował. Cóż z tego, że my sobie kupimy tabor, który jest skądinąd fajną zabawką, jak nie mamy do tego dostosowanej infrastruktury, prawda, peronowej. Teraz być może jest trochę lepiej, bo po tych wstępnych doświadczeniach na przykład z podnośnikami automatycznymi producenci i zamawiający doszli do wniosku, że lepiej stosować rampy rozsuwane ręcznie. No, powód był prosty, dlatego że te automatyczne rampy nie na każdych peronach mogły być stosowane, a poza tym był problem Piotrze, z przeszkoleniem. A mógłbym cię prosić o jakieś wyjaśnienie, bo ty używasz takich sformułowań, co do których ja szczerze mówiąc zastanawiam się, o co chodzi. To znaczy wiem, co to jest podnośnik, natomiast zastanawiam się, w jakim kontekście on jest używany na przykład na peronach i do czego on jest używany. No, generalnie w założeniach ma to służyć osobom poruszającym się o kulach bądź na wózkach inwalidzkich. I ten podnośnik to jest taka rampa znajdująca się na końcu albo na początku składu pociągu. Mówimy tutaj o ruchu podmiejskim, prawda? Bo inny tabor jest wykorzystywany do ruchu dalekobieżnego, inny do ruchu podmiejskiego. No, był przypadek taki udokumentowany właśnie z pociągiem lotniskowym, gdzie szalony Wózkowicz próbował się dostać do pociągu kolei mazowieckich i jakoś to nie zadziałało. Tam była, z tego co pamiętam, automatyczna rampa, ta pochylnia, która powinna być rozsunięta przez obsługę pociągu, ale tam była pomoc mechaniczna w postaci takiej automatyki, która nie zadziałała, bądź obsługa w pociągu nie była w stanie tego obsłużyć. W innych pociągach już nowszych, czy w innych modernizacjach starych pociągów zastosowano prostsze rozwiązanie, absolutnie mechaniczne, ręczna obsługa tej rampy, która jakoś jest, wydaje mi się, bardziej niezawodna.
przy w obsłudze przez drużyny konduktorskie, bo to wszystko sprawniej się odbywa. Tak teraz były pokazywane nowe wagony zmodernizowane przez PKP Intercity. Tam też jest to rozwiązanie zastosowane w całości mechaniczne. Natomiast no tutaj to jest ten szczegół, prawda? Natomiast w ogóle wygląda to w ten sposób, że ja jestem troszeczkę zdegustowany z tym, co się dzieje na kolei, bo generalnie gdybym miał oceniać, to wydaje mi się, że brak jest priorytetyzacji pewnych działań, prawda? Wyobraźmy sobie, że są wykonywane prace modernizacyjne na jakimś odcinku linii kolejowej czy na jakiejś linii kolejowej i teraz cały problem polega na tym, że osoby, które podejmują decyzje, jeżeli chodzi o przeprowadzanie procesu modernizacyjnego, jakby wydaje mi się, że mają inne priorytety. Proszę sobie wyobrazić, że 10% inwestycji, oblicza się, że około 10% inwestycji pochłania instalacja ekranów dźwiękochłonnych, których to ekranów w wielu miejscach mieszkańcy sobie nie życzą i linia po modernizacji staje się no jakby tunelem. Natomiast nie jest stać zarządcy infrastruktury na dostosowanie przystanków osobowych czy stacji do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydaje mi się, że to jest też troszeczkę nie tak potraktowane, że jest stać, tylko gdzieś się tej potrzeby nie widzi. Ja się wielokrotnie spotkałem z takim odczuciem, czy z takimi opiniami gdzieś tam wygłaszanymi w kuluarach, że po to osoby niewidome czy niedowidzące mają przewodnika, uprawnienie do przewodnika, żeby z niego korzystać. A w zasadzie to oznakowanie dotykowe, no to według niektórych osób to tak naprawdę niewiele daje. No i może nawet bym się z tą tezą zgodził, biorąc pod uwagę to, że dotychczas nie mamy jakichś spójnych norm i spójnych standardów, które moglibyśmy stosować. Widzę, że co modernizacja, to wygląda inaczej. Ten problem mamy już chyba na tapecie od 3 lat i nic się nie zmienia w tej kwestii. Ja jako użytkownik to mogę powiedzieć, że ścieżki dotykowe dają jedną bardzo ważną rzecz, że kiedy się nimi idzie, nawet widząc, ale no posługując się białą laską i się idzie po tej ścieżce, to ludzie gdzieś tam bardziej czują, że stoją na drodze, że powinni się rozstąpić, że jakoś tam zrobić trochę miejsca i tak dalej, niż jak nie ma ścieżki, tylko tak o się idzie, to oni zawsze uważają, że się ich wyminie. A tutaj dokładnie widać, że idzie się tym torem i zaraz się przez nich przejdzie, jeżeli się nie ruszą. To jest dla mnie zaobserwowany plus. No tak, to rzeczywiście może być plus i z pewnością jest w wielu sytuacjach. Natomiast Piotrze, ty tu wspomniałeś o takich kwestiach związanych z peronami, związanych też z taborami. A co byś powiedział na temat samych dworców jako takich, chociażby właśnie, czy tych oznaczeń? Twoim zdaniem tu w tym chaosie, o którym wspomniałeś, to jednak zaczyna się wyłaniać jakaś sensowna, logiczna procedura? Czy dalej to niestety nie jest tak, jak być powinno? No nie widzę tego. Nie widzę takiego. Generalnie to, co jest potrzebne osobom z chorobami oczu, czy z dysfunkcją wzroku, jak to się mówi formalnie, to jest powtarzalność rozwiązań. Na to już zwracały uwagę środowisko eksperckie, też pisząc różnego rodzaju komentarze czy opracowania do tego typu wdrażanego oznakowania. Natomiast mogę powiedzieć, skonstatować tak. Zupełnie inne oznakowanie jest na dworcu centralnym. Inna jakość, inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej na dworcu wschodnim, bo w budynku dworcowym coś tam jest. A zupełnie inaczej starano się wyposażyć dworzec w Krakowie w tego typu infrastrukturę. Ja tutaj umyślnie użyłem słowa starano się, bo jak byłem na dworcu w Krakowie, to 15 minut wystarczyło mi, żebym stwierdził, że to oznakowanie w niektórych momentach po prostu jest niebezpieczne dla osób korzystających z tego. Ja jako mieszkaniec Krakowa mogę potwierdzić, że tak naprawdę to są tam zastosowane dwa rodzaje ścieżki dotykowej. Jeden jest bardzo wystający, co moim zdaniem może powodować różne zakłócenia w ruchu, zwłaszcza też u ludzi, którzy chodzą z walizkami na kółkach.
Ale część tych z Adamem też się tak przechodziliśmy i stwierdziliśmy, że część tych ścieżek to nie wiadomo dokąd idzie w ogóle, bo... A no właśnie. One no tak właśnie, po prostu wchodzą w ścianę. No. Albo na mur wprowadzają człowieka, albo wprost na korytarz, na ścieżkę, którą będą mnóstwo ludzi się poruszało, na przykład z galerii handlowych do dworca, tam to wyjście słynne do szybkiego tramwaju. No tak, w Krakowie jest galeria przy dworcu. Wiesz co, tylko ja jeszcze nie wiem, czy to jest już koniec tych robót, czy nie, bo kiedyś raczyłem sobie zażartować, że zaraz po tym, jak oddano Dworzec Wschodni po modernizacji w Warszawie, no to tak się śmiałem, że tam są ścieżki, które prowadzą dokładnie w ścianę. No i się trochę pomyliłem, dlatego że w tym miejscu, gdzie właśnie wprowadzała w ścianę, to tam tak naprawdę zbudowano makietę dla osób niewidomych. Znaczy makietę to może za dużo powiedziane. Generalnie mapę dotykową obiektu. I może tutaj w Krakowie też coś tam będzie na tym murze. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Może rzeczywiście, ale są takie plany. Natomiast na dzień dzisiejszy nie wiem, dokąd te ścieżki prowadzą. Usiłowałem ich używać, usiłowałem gdzieś nimi dojść, ale no powiem szczerze, że... Prowadzą do nikąd póki co. No, to tak... A każdy, kto był na dworcu w Krakowie, wie, jaki to labirynt i że tu się wychodzi na górę, tu na dół, tu w bok, tu coś i tak na dobrą sprawę, to nie wiem, o co chodzi, no, a to jest nowy obiekt. Słuchajcie, mamy nowo telefon. Oddany. Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Jest z nami Ewelina. Witaj, Ewelino. Cześć. Słuchamy cię. Witam serdecznie. Wiesz co, bo ja mam atak a propos do powiedzenia dworców. Mam taką sugestię na temat dworców, ale w małych miasteczkach, bo jak ja na przykład jeżdżę ze Stargardu do Biegniewa i tam się przesiadam, to tam by się przydał właśnie pomoc dla osób niewidzących, bo tam jest naprawdę kiepski dworzec, tam w ogóle nie ma żadnych takich żadnych takich guzków, które by prowadziły do, nie wiem, czy to do budynku, to na przykład, nie wiem, czy nawet żeby się, nie wiem, ogrzeć czy coś. Tam w ogóle są bardzo wysokie perony, a w ogóle ten dworzec jest, powiem tak, jest dewastowany z domu kogo. I tak naprawdę kto wie, czy tego dworca, no powiedzmy, no nie będzie niedługo. Strasznie, Ewelino, masz chyba jakieś problemy z łączem, bo strasznie cię przycina. Niemniej jednak dziękujemy bardzo serdecznie za uwagi, za sugestie. Właśnie, a propos pomocy na dworcach, jak to jest? Pomoc na dworcu to chyba jest raczej kwestia indywidualnego przewoźnika, tak? Czy... Nie. Tu Piotr zaraz powie, bo ma dokładnie temat rozpracowany. Dobrze, to Piotrze, słuchamy. Generalnie powinno to być tak w założeniach, że tam, gdzie jest obsługa dworca, powinna obsługa dworca udzielać pomocy osobie niepełnosprawnej przy wykonywaniu przesiadek. Bądź może to być też robione w praktyce w ten sposób, że istnieją możliwości techniczne na dokonanie przesiadki, na zmianę peronu danego pociągu, który podąża na przesiadkę, i dokonanie przesiadki na jednym peronie. No, jeżeli chodzi o praktykę tego rozwiązania, no niestety się nic nie zmieniło od 2 czy 3 lat. Ja widzę, że no być może na tych głównych dworcach typu Warszawa Centralna to miałem okazję obserwować udzielanie takiej pomocy na kolei przy przesiadce. No generalnie robi to ochrona dworca albo SOK z wielką niechęcią. Dlatego, że SOK też to jest Straż Ochrony Kolei. Oni z kolei są służbą taką paramilitarną zarządcy infrastruktury i oni mówią, że są ich zadanie to jest pilnowanie infrastruktury, prawda? I też nie wiedzą, jak do takiej osoby podejść, nikt ich nie szkolił. Czyli tu się też nic nie ruszyło od 2 lat. No szkoda to tak konstatować, ale no niestety, no gdzieś tutaj brakuje koordynacji w tym zakresie, czy uświadomienia niektórych podmiotów, że jak wyglądają te uprawnienia i ja jak miałem okazję pracować przy tym bliżej,
w Urzędzie Transportu Kolejowego, to widziałem, że jest dużo lęku wobec wdrażania jakichś udogodnień dla osób niepełnosprawnych, bo nie wiadomo, kto z tego będzie korzystał, w jakim nasileniu będą z tego ludzie korzystali, a w ogóle to podwyższy ceny wykonywania usług. Takie były argumenty. No i niestety nic się w tym zakresie widocznych żadnych zmian nie ma. Ja też swojego rodzaju, powiem, jestem tak troszeczkę zniesmaczony tym, że to tak długo trwa, bo samo rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, które stanowi o konieczności udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym, było wdrożone, czy weszło w życie w 2009 roku. No teraz mamy rok 2014 i co? To znaczy... Ja w ogóle powiem tak, z własnego doświadczenia gdzieś tam mogę powiedzieć, że ta pomoc przy przesiadaniu się, czy chociażby tam wsiadaniu albo wysiadaniu z pociągu, to działa bardzo różnie, bo z racji tego, że jakoś koleją bardzo dużo nie jeżdżę, to poprosiłem kilkukrotnie o pomoc chociażby w moim miejscu zamieszkania, żeby tam się do tego pociągu dostać. I o ile na przykład raz, bez najmniejszego problemu, to było. Natomiast za drugim razem, no to totalnie nikt się w ogóle nie pojawił, żadnej tam pomocy nie było w żaden sposób. Także to działa bardzo różnie nawet na obiektach tych samych. Nie wiem, od czego to jest. Bo nie ma takiego, nie ma procedury przekazywania informacji. Nikt nie jest, proszę ja was, nikt nie jest gospodarzem informacji o konieczności udzielenia takiej pomocy. I często jest tak, że gdzieś ta informacja krąży i dociera do osób przypadkowych. Powiem tak, że na dworcu Warszawa Centralna też nie wiadomo, znaczy formalnie wiadomo, że ma to robić ochrona dworca. Ale czasem robi to SOK, czasem to robi ochrona dworca. Nie ma takiej procedury. Oczywiście podmioty kolejowe będą mówiły, że jest, że oni wypełniają to rozporządzenie. Jakbyśmy poprosili o pokazanie procedur, to jest przepisane dokładnie to, co jest napisane w rozporządzeniu i gdzieś się to potem dalej rozmywa. Ja mam jedną taką prośbę w tym momencie, chyba do Adama, bo żebyś, Adamie, jeżeli możesz, to troszeczkę mniej używał w tym momencie klawiatury, bo strasznie nam to wszystko idzie w mikrofony i niestety no, po prostu są dosyć takie niefajne zakłócenia. Okay, natomiast no, skoro już jesteśmy właśnie, to ja bym chciał ciebie, Adamie, zapytać jako koordynator projektu związanego z tą taką stworzeniem takiej mapy barier. Michale, poczekaj, bo jeszcze tak bym chciał na ten temat, żeby nasza słuchaczka i wszyscy, którzy właśnie tym problemem są zainteresowani, żeby tak mieli jeszcze więcej informacji, bo to jest tak, kiedyś rozmawialiśmy z Piotrkiem właśnie o tym i wynika to z rozporządzenia i tutaj jest chyba 1371 z 23 października 2007 roku o prawach pasażera w transporcie kolejowym i tam wynika właśnie taki podział tych obowiązków asystowania osoby niepełnosprawnej podobny jak w ruchu lotniczym, czyli za ruch na dworcach i stacjach odpowiadają te dworce i te stacje. Ich zarządcy. Natomiast za już w konkretnym pociągu odpowiada przewoźnik. I to, co Piotr mówi, jest tutaj prawdą, że często nie ma takiej korelacji pomiędzy nimi, że na przykład jedziesz sobie pociągiem, jesteś osobą niepełnosprawną, zgłaszasz to, oni ci tam w pociągu pomogą, nie wiem, zapytają, czy wszystko w porządku, doprowadzą na miejsce. Natomiast już później wysiadasz na dworcu i nic się nie dzieje, bo ta informacja gdzieś nie została przekazana. I tutaj jest też tak, że nasza słuchaczka pytała dokładnie, Ewelina, pytała dokładnie o to, że na jednej stacji przydałaby się ta asysta i tak dalej. No więc tak, według mnie to stacja ma obowiązek zapewnić na mocy tego właśnie rozporządzenia, zapewnić asystenta dla takiej osoby. Natomiast głównym problemem jest to, że to nie jest jedna infolinia w całej Polsce, że dzwonisz sobie na numer taki i siaki i mówisz, jestem tutaj, chcę, żeby tutaj ktoś po mnie przyszedł i tak dalej. Tak naprawdę to trzeba się kontaktować z każdą stacją osobno, z każdym dworcem osobno i oni do tego podchodzą bardzo różnie.
Tak, z własnych doświadczeń mogę powiedzieć, że duże miasta to jeszcze się poczuwają. Małe stacje czasami też, to znaczy jeżeli ktoś jest z misją w obsłudze tej dworca, to być może pomoże wsiąść, wysiąść i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni też są przyzwyczajeni do tego, że to raczej osoba na wózku potrzebuje pomocy, a nie osoba z inną niepełnosprawnością. Ale tutaj rozporządzenie mówi akurat dokładnie, że to jest osoba odczuwająca skutki niepełnosprawności. O tak jest w tym rozporządzeniu. Więc tak naprawdę to może skorzystać z tego asystenta każda osoba, niekoniecznie posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, no tylko odczuwająca skutki niepełnosprawności. I nawet, jeżeli mogę wejść w słowo, nawet Michale, starsze osoby, prawda? No dokładnie. Mogą poprosić, czy osoby, które doznają jakiejś kontuzji, złamią sobie rękę, złamią sobie nogę. Przecież złamanie ręki też jest kłopotliwe przy wsiadaniu do pociągu z niskiego peronu, 500 mm nad główką szyny. No to też jest trudno wsiąść do takiego pociągu N57 czy do pociągu wagonowego. Niemniej tutaj jeszcze zauważyłbym jedną rzecz, prawda? Bo tam jest taki wymóg, żeby na stacji była obsługa. Wyraźnie jest to zaakcentowane w rozporządzeniu 1371. No ale też nie naszą rolą jest stwierdzać, czy na danym dworcu jest obsługa. To wszystko powinno być podane do publicznej wiadomości. To wszystko powinni wiedzieć przewoźnicy. Tymczasem przewoźnicy sobie sami aktualizują dane na temat dostosowania stacji i przystanków do potrzeb osób niepełnosprawnych. No nic tego nie ma odgórnie sporządzanego, z tego co wiem. To jeszcze przewoźnicy sami to sobie aktualizują i tyle. Ja bym się odwołał tutaj do transportu lotniczego, bo ostatnimi czasy przyszło mi dość często podróżować samolotem. Działa to perfekt. Proszę sobie wyobrazić, że jedno lotnisko informuje docelowe lotnisko, czy lotnisko, na którym osoba niepełnosprawna ma wykonać przesiadkę, że taka osoba będzie i oni podstawiają nawet transport indywidualny dla takiej osoby, więc jak się chce, to się da. Mm-hmm. Tutaj jeszcze istotną rzeczą w tym zagadnieniu jest to, że jakby chęć skorzystania z asystenta należy zgłosić co najmniej 48 godzin wcześniej. I to jest czasami niezły problem, bo po pierwsze ciężko się połapać, do kogo to zgłosić, komu. Każdy przewoźnik ma swoją infolinię, każdy dworzec własny numer telefonu. No tak naprawdę to wiemy, że jest z tym problem. I to, że prawo się poprawiło, to, że prawo gdzieś tam uwzględniło nas w swoich rozporządzeniach i tak dalej, no to jakby wykonanie tego prawa za tym nie poszło i aż mnie dziwi, że za tym nie stoją jakieś kontrole albo jakieś kary. Znaczy tam jest jeszcze, jeżeli mógł się odwołać do tego sławetnego rozporządzenia 1371, oczywiście wymóg 48 godzin, ale też jest napisane, że jeżeli osoba niepełnosprawna zgłosi się po tym terminie, czy nie zgłosi tego zapotrzebowania, no to wszystkie te podmioty uczestniczące w procesie transportowym świadczą pomoc w ramach, prawda, swoich możliwości, czy tam jest napisane, że rozsądną pomoc. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli jest człowiek obsługi, to on nie mówi, że mam 48 godzin, sorry, niestety spóźnił się pan i teraz panu nie udzielę pomocy. Generalnie ten przepis został tak skonstruowany, że czasem trzeba podstawić odpowiedni tabor, na przykład dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i dyspozytor to powinien wiedzieć wcześniej, żeby zaobiegować odpowiednio pociąg, czyli wysłać odpowiedni pociąg, odpowiedni skład na odpowiedni pociąg przydzielić, prawda? I to po to jest 148 godzin, aczkolwiek w Niemczech już z tego co wiem to jest 24 godziny, więc da się nawet lepiej to robić. No tak, na przykład w przypadku osoby niewidomej, no to ta pomoc... A no właśnie, no to nie jest... może być udzielona od razu. Dokładnie. I przepisy unijne mówią, że
powinna być taka pomoc udzielona, nawet jeżeli się zgłosi osoba niepełnosprawna po tym wyznaczonym terminie, to nie zwalnia te wszystkie podmioty z obowiązku udzielania pomocy. No jak to jest w praktyce, no to wszyscy widzimy. No tak, i teraz w praktyce, ponieważ wszyscy to widzimy, moim zdaniem warto jest, żeby kropla drążyła skałę i jeżeli nie zostaliśmy we właściwy sposób obsłużeni przez obsługę przewoźnika albo zarządcy dworca, no to powinniśmy gdzieś z tym pójść, złożyć jakąś reklamację. I według ustawy o transporcie kolejowym reklamację zgłasza się bezpośrednio do przewoźnika. Natomiast jeśli skarga zostanie przez niego odrzucona, można złożyć reklamację do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. To znaczy skargę już w sensie formalnym, tak? Bo mamy do czynienia z dwoma innymi ustawami. Mhm. Znaczy jest prawo przewozowe, które uprawnia nas do złożenia reklamacji w określonym terminie i spokojnie roszczenia reklamacyjne nie przedawniają się tak szybko, więc, ale z reguły to powinno być zrobione zaraz po podróży, żeby to miało pewną wagę. To zapytam, a propos właśnie tych reklamacji. Co nam właściwie, nam jako użytkownikom, którzy taką reklamację zgłoszą, może powiedzmy z jej tytułu przysługiwać, czy na przykład jakiś tam... Tu jest ten problem, że my możemy się poskarżyć i jedyne co nam przysługuje, to, że nam przyznają rację i być może ktoś dostanie po głowie, ale to się mija w ogóle z celem, dlatego że generalnie ja patrzę to na kwestię udzielania pomocy z takiego założenia, że powinniśmy zmienić system, a nie karać ludzi, pracowników szeregowych za brak systemu. A my nie mamy systemu, więc tak, ani odszkodowanie nam nie przysługuje w postaci rekompensaty, znaczy rekompensata za jakiś dyskomfort w podróży, bo na przykład za opóźnienie pociągu przysługuje nam taka rekompensata, natomiast za brak udzielenia pomocy nie, więc nie otrzymamy częściowego zwrotu kosztu podróży. No i jedyne to, prawda, oni powiedzą, że dokładają wszelkich starań, że ukarali pana Iksińskiego czy panią Igreczyńską. I na tym się to kończy. No to rzeczywiście niewiele. Natomiast ja jeszcze chciałem wrócić na moment do tych kwestii oznaczeń i informowania osób niepełnosprawnych, tu w szczególności niewidomych, o różnych elementach peronów czy dworców. I tu myślę, że pytanie do Adama, bo ty, Adamie, jako osoba, która zbierała takie różne kwestie dostępnościowe, a właściwie niedostępnościowe, może będziesz się orientował, a może zresztą pozostali moi goście również będą chcieli coś w tej kwestii dodać, bo tak mówimy cały czas, że nie ma jednego uniwersalnego schematu zaprojektowania takich oznaczeń, że każdy dworzec ma to troszeczkę inaczej rozwiązane. Ale słuchajcie, czy w ogóle gdzieś, ja już pomijam kwestie polskie, ale może na jakimś szczeblu międzynarodowym, czy w jakichś dyrektywach unijnych, czy gdziekolwiek, czy są jakiekolwiek schematy, procedury, opisy tego, jak dane miejsce powinno być oznaczone? Czy to jest kwestia indywidualna? Oczywiście mamy takie standardy. Po pierwsze są one rozwijane na poziomach krajowych, natomiast mamy także prawodawstwo unijne i tutaj są przede wszystkim kryteria TSI, ale one dotyczą kolei dużych prędkości i w Polsce tak naprawdę większość dworców się do tej pory do nich nie zalicza. Ja z jakichś tam rozmów kuluarowych wiem, że PKP stara się ten język, nazwijmy to, z rozporządzenia unijnego przełożyć na polskie warunki, czyli tak, żeby rzeczywiście zarówno na dworcu centralnym, jak i na mniejszych stacjach i przystankach te oznaczenia montowane były jednakowe. Natomiast trwa to, jak widać, ileś już czasu. Przede wszystkim nie ma na to presji. Ja bym powiedział, że to jest duży problem. Zwróćmy uwagę, jak na przykład rozwija się temat piratów drogowych, tak? Tutaj media o tym regularnie informują i media także informalnie, przepraszam, regularnie informują i media także wywierają bardzo dużą presję, to znaczy jest to temat debaty publicznej, zaprasza się ekspertów do tych mediów mainstreamowych, którzy o tym opowiadają, że należy coś zrobić z liczbą zabitych, a także jest widoczny taki nacisk opinii publicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby
tutaj ekspertów, tak, tych społecznych. Jeśli chodzi o dostępność kolei, to takie nie jest to w ten sposób rozumiane, to znaczy nie ma w ogóle tego tematu w głównych mediach. My, ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, zajmując się od 3 lat tym tematem, jesteśmy w stanie przyciągnąć uwagę mediów lokalnych oraz uwagę mediów branżowych, czyli na przykład mediów kolejowych. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o problemy osób z niepełnosprawnością, tutaj chodzi mi głównie o właśnie mobilność, tak, i poruszanie się, czyli problem tej dostępności przestrzeni, to są to rzeczy, które tak naprawdę można by rozwiązać niewielkim kosztem. Tylko ja ośmielę się tutaj powiedzieć dość mocno, że w Polsce ciągle pokutuje takie myślenie, że lepiej rozdawajmy zasiłki i interweniujmy w ten sposób poprawiajmy szanse na rynku pracy, a nie dążmy do samodzielności osób niepełnosprawnych. Ja powiedziałbym, że to jest główny problem. Także te kryteria są, można je ściągnąć nawet na stronie Urzędu Transportu Kolejowego i obejrzeć. Tam są zarówno opisane piktogramy, jak i takie rzeczy, jeśli dobrze w tej chwili pamiętam, jak wysokość lady w kasie. Tak? Że jedna, jeśli mamy kilka stanowisk, to jedno powinno być obniżone, żeby osoba na wózku mogła kupić te bilety bez problemu. Natomiast reszta, powiedzmy, jest dla osób stojących przeznaczona. I jest to szereg takich bardzo fajnych, konkretnych wymagań. Pytanie, czy je ktokolwiek w Polsce próbował wdrożyć? Ja ośmieliłbym się powiedzieć, że docelowo nie. To znaczy, są to bodajże dokument, który ma już kilka lat, unijny, tak? Po 2 czy 3 powiedzmy, jest to pewna decyzja wydana. I gdybyśmy stosowali tylko te zapisy, które tam są, odnośnie także oznaczeń tego, z czego mają być wykonane te ścieżki dotykowe. Ja na dworcu centralnym... część osób się... po prostu się ślizga po tych ścieżkach. Adamie, mógłbyś powtórzyć? Więc to też nie jest dobre oznaczenie. Mógłbyś powtórzyć? Przycięło cię na moment, kiedy mówiłeś o dworcu centralnym. Aha. Że na dworcu centralnym ścieżki dotykowe, one są zrobione z metalowych elementów. Ja spotkałem się zimą z tym, że kiedy szedłem, było tam dość mokro, to te elementy były po prostu śliskie i prawie się przewróciłem, tak? I wtedy zapaliła mi się w głowie właśnie lampka z napisem coś jest nie tak. To znaczy dworzec centralny chwalony jednak nie jest zrobiony tak, jak powinien być, ponieważ ten materiał nie powinien być śliski, gdyż wiele osób tam chodzi, tak? I jest to jakiś problem. Także te kryteria nie są w tej chwili w Polsce stosowane. Myślę, że jest to bardzo duży problem, zwłaszcza w obliczu tych inwestycji, które już były przeprowadzone. Kilkadziesiąt dworców kolejowych już w Polsce doczekało się kompleksowych modernizacji i następne są wprowadzane. A o problemach cały czas słyszymy. Mówiliśmy tutaj o Krakowie, ale dworzec w Poznaniu to też jest taki przykład tego, jak pewnych rzeczy nie należy robić, jak nie należy tworzyć infrastruktury przyjaznej pasażerom, bo ta, która została stworzona, do końca właśnie przyjazna nie jest, mimo że wydano setki milionów złotych. A co tam na przykład jest... jeżeli chodzi o tę nieprzyjazność? Tam na przykład, jeśli chodzi o nim, to jest, prawda, to słynne zintegrowane centrum komunikacyjne, które jest przez częściej nazywane zdezintegrowanym centrum. Przede wszystkim drogi dojścia są bardzo skomplikowane, czyli wysiadając na peronie mamy bardzo daleką drogę dojścia, która wiedzie nas nie w sposób bezpośredni na inne środki komunikacji, tylko trzeba przejść przez galerię handlową. Schody, które są zainstalowane, są stosunkowo wąskie. Jeśli jesteśmy osobą, która nie może poruszać się po schodach, to właściwie możemy tylko gnać do windy dla osób z niepełnosprawnością, a można by tam zainstalować schody ruchome, co jest, powiedzmy, standardem przy dużych dworcach. Mało tego, tak naprawdę inwestor prywatny dostał bardzo atrakcyjny teren, bo dostał go tuż przy głównym dworcu, nie tylko kolejowym, ale także dworcu PKS, który przemienił właśnie w galerię handlową i tłumaczył się, że pewnych rzeczy nie wykonał ze względu na ograniczenia finansowe. W takim razie można poddać po prostu pod wątpliwość, po co w ogóle było inwestora prywatnego angażować, skoro nie mógł on wykonać tej pracy, która była, prawda, zapisana w umowie na poziomie odpowiednim dla dzisiejszych standardów. Tak? Takie same przykłady z, nie wiem, chociażby Niemiec czy z Francji pokazują, że te obiekty mogą być w pełni dostępne, mogą być przede wszystkim przyjazne pasażerom, bo kwestia tego, czy jest alternatywa dla schodów, to jest jedna rzecz, czy te schody są oznaczone, ale druga jest kwestia taka, jak daleko ten pasażer musi dojść. No i okazało się, że na dworcu w Poznaniu po przebudowie te drogi są radykalnie dłuższe. W niektórych relacjach
jest to wręcz ponad kilometr, czyli zdecydowanie za długo, żeby mówić tutaj o jakiejkolwiek integracji transportu publicznego. Łatwiej jest dojechać samochodem i zostawić go na parkingu, niż dojechać autobusem i przesiąść się na pociąg. I teraz myślę, odwołując się do waszego doświadczenia, że jeśli mówimy o tak długich drogach dojścia, to możecie sobie też pomyśleć o takim aspekcie dostępności. To znaczy, ile jest okazji, żeby osoba, która nie widzi, zgubiła się idąc na ten peron, nawet przy jakichś tam oznaczeniach zamontowanych, może nie modelowych, ale powiedzmy odpowiadających dzisiejszym standardom. Tak, mamy pełno pasażerów, mamy przejście przez główną halę, która jest za mała, w związku z tym tam notorycznie występują jakieś zatory z osób. Mamy zejście po schodach, które są wąskie, w związku z tym jesteśmy potrącani. Także widać, że ten aspekt dostępności to nie jest tylko kwestia wprowadzenia jakichś konkretnych oznaczeń, czy one są, czy nie. To jest oczywiście minimum takie niezbędne, tak? Bez tego nie możemy mówić o dostępności, ale to jest w ogóle mówienie o jakości infrastruktury, która jest tworzona, która jest świetnie robiona, jeśli chodzi o budowę nowych dróg w Polsce, tak? Czyli piękne węzły i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pieszych w mieście, tak już ogólnie mówiąc, zwłaszcza tych, którzy mają jakąś ograniczoną sprawność ruchową, czy mają jakieś ograniczenia sensoryczne, to są to po prostu no, osoby, które często właśnie no, są dyskryminowane, czy więc wykluczane z tego bycia. Tak? To jest ten problem, o którym my mówimy, dlatego my chcemy wprowadzać te oznaczenia, żeby każdy miał takie same szanse w przestrzeni i dlatego transport publiczny jest tak ważny, żeby te osoby, które nie mogą korzystać z transportu indywidualnego, na przykład nie mogą prowadzić samochodu albo nie stać się na to, żeby posiadać samochód, mogłyby wykorzystać inne formy przemieszczania się. Tutaj kolej wraz z rozwojem kolei aglomeracyjnych w Polsce jest coraz ważniejszym środkiem przemieszczania się, a poza przejazdami w ramach jednego właśnie miasta czy ośrodka, mamy ten aspekt międzymiastowy. Do tej pory osoby na wózkach, występuje to wciąż właściwie, natomiast powiedzmy PKP ostatnio wykonało szereg inwestycji, kupiło nowe wagony, zmodernizowało stare tak, żeby były bardziej przyjazne osobom poruszającym się na wózkach, ale do tej pory najlepszym sposobem na podróż między miastami było kupno biletu na polskiego busa. Dlaczego? Dlatego, że każdy polski bus posiada miejsca dla osoby na wózku inwalidzkim, które po prostu wystarczy wyjąć przednie fotele i wtedy na rampie wjeżdża się wózkiem do środka. Niezależnie od tego, ile ten wózek waży, czy jest on elektryczny, obsługa jest przeszkolona i nie ma z tym problemów. I to była nowa jakość na polskim rynku. Myślę, że powinniśmy sobie życzyć jako pasażerowie kolei, żeby tego typu usprawnienia dotyczyły także kolei, czyli żeby nie było tak, jak mówił Michał, czy jak mówiła nasza słuchaczka, że na którymś dworcu coś jest, a na którymś nie ma, tak? No bo wtedy skąd mamy widzieć, na którym dworcu coś jest, a na którym nie ma? I za każdym razem musimy tak naprawdę w ten sposób funkcjonować, że mamy nadzieję, że coś nam się, że uda nam się dotrzeć, że uda nam się gdzieś tam przejść czy dojść właśnie ze stacji w jakieś miejsce, a to przecież nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli te rozwiązania pewne i mieli właśnie jedne standardy. To się wszystko zgadza. Jeszcze tak a propos udzielania pomocy i organizacji pomocy, to jeszcze w międzyczasie Ewelina do nas napisała, że można zgłaszać prośby o pomoc pod numerem telefonu 19757. Czy coś możecie na ten temat powiedzieć? Jaki to jest w ogóle numer, do kogo on należy i macie jakieś informacje odnośnie tego, jaka będzie skuteczność w zgłoszeniu? To znaczy, jeżeli mogę wejść tutaj w słowo tobie, Michale. Akurat na ten numer nie powinniśmy zgłaszać zapotrzebowania na pomoc, gdyż jest to informacja kolejowa, która kosztuje za minutę rozmowy tam ponad złotówkę. Są specjalne dedykowane numery na stronach przewoźników. Trzeba wejść po prostu w zakładkę pomoc osobom niepełnosprawnym. W przypadku Intercity będzie to inny numer, w przypadku przewozów regionalnych inny numer i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. SKM Warszawa również świadczy taką pomoc i też jest dostępny taki numer, więc w kolejach aglomeracyjnych taką pomoc możemy się spodziewać, że otrzymamy od przewoźnika. Gorzej jest tak, jak żeśmy tutaj już opisywali to dość długo, jeżeli chodzi o dostępność infrastruktury. Także nie dzwońmy na numer informacji kolejowej, bo
Oni nas odeślą najprawdopodobniej na numery dedykowane do zgłaszania zapotrzebowania na pomoc, które są już dostępne na stronach przewoźnika. Nie wiem, czy macie tutaj możliwość, Michał, nie wiem, masz możliwość sprawdzić na stronie Intercity, bo ja nie mam w pamięci tych numerów, to są jakieś warszawskie numery. Przewozy regionalne mają też jeden numer, jedną infolinię dla osób niepełnosprawnych, przy której otwarciu czy opracowywaniu schematu obsługi klienta niepełnosprawnego tutaj pomagałem przewozom regionalnym. Więc wydaje mi się, że jakoś to powinno działać, przynajmniej w centrali. Chętnie bym wysłuchał właśnie osób niepełnosprawnych, które miały okazję skorzystać właśnie z udzielonej pomocy, która była zgłoszona za pośrednictwem telefonu, ale jeszcze raz może się powtórzę, ale moim zdaniem to zawsze nie za dużo. Nie dzwońmy na numer 1957, nie dzwońmy na numer informacji kolejowej, bo będzie na nas drogo kosztowało i nie otrzymamy tego, co chcemy. To ja proponuję, żebyśmy może jednak zrobili sobie teraz chwilę przerwy i może spróbujmy w czasie tej przerwy poszukać tych numerów, żeby przynajmniej część z nich przedstawić naszym słuchaczom, żeby mogli się jakoś w miarę łatwo zorientować, co, gdzie i jak mogą uzyskać taką pomoc, okej? No, milczenie uznaję. Aha, to do nas było. Tak. Milczenie uznaję za aprobatę i twój okrzyk, Michale, też uznaję za wyraz aprobaty, zatem teraz chwila muzyki. Ja przypominam, że jeżeli chcecie do nas dzwonić i dzielić się swoimi wrażeniami odnośnie podróży, odnośnie dostępności i transportu kolejowego, to proszę bardzo, śmiało. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz Skype. Zapraszam bardzo serdecznie. Adam Zając, Piotr Figiel i Michał Dębiec to moi dzisiejsi goście, z którymi do rozmowy powrócę już za moment. To jest Tyflo Podcast. Powracamy do naszej dzisiejszej audycji. Przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia rozmawiamy o dostępności transportu kolejowego. Wracamy przez te chwile muzycznej przerwy. Prosiłem moich gości, żeby poszukali tych najistotniejszych numerów, pod które nasi słuchacze mogą dzwonić, aby prosić o pomoc w momencie na przykład czy wsiadania do pociągu danego przewoźnika, czy też w momencie przesiadek. Natomiast okazało się, że to wcale nie jest takie proste, prawda? Przynajmniej w części przypadków. No tak, ja tutaj akurat szukałem na stronie Kolei Mazowieckich tej informacji oraz na stronie PKP Intercity. Na stronie PKP Intercity znalazłem bez większych problemów, natomiast jeśli chodzi o Koleje Mazowieckie, to tutaj po raz kolejny ta strona nas dość niemile zaskakuje, czyli tej informacji nie da się w łatwy sposób znaleźć. Chociaż na samej stronie Kolei Mazowieckich jest zarówno opcja wysoki kontrast, jak i powiększenie czcionki. Jest także podany numer na ogólne call center, natomiast który jest numerem stacjonarnym, zatem zapewne jest płatne, powiedzmy normalnie. Nie jest tak, jak Piotrek mówi tutaj o informacji PKP Intercity, jeśli dobrze pamiętam, która jest dodatkowo płatna, natomiast brakuje takiego wydzielonego miejsca. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, bo pamiętam, że na stacjach ten numer jest widoczny, po prostu te, które są obsługiwane przez Koleje Mazowieckie. W ich gablocie jest właśnie napisane, że podróżny niepełnosprawny powinien się zgłosić minimum 48 godzin przed odjazdem w celu ustalenia warunków i tam możliwości świadczenia usługi. W jakiś taki sposób jest to opisane i numer jest także podany. No, oczywiście stanem idealnym, przynajmniej z mojej perspektywy, byłoby tak, gdybyśmy nie musieli mieć w ogóle żadnego numeru, czyli byłoby wszystko dostępne i tylko naprawdę w wyjątkowych sytuacjach ktoś potrzebowałby dodatkowej pomocy czy asysty. Oczywiście jest to jakiś stan, do którego możemy dojść dopiero za jakiś czas, dlatego ta pomoc asystentów teraz jest niezbędna i zrobienie tego w taki sposób właśnie, jak to wygląda na lotniskach. Niezbędna do tego, żeby każdy mógł z kolei rzeczywiście korzystać, a nie tylko ci, którzy mają ku temu siły i możliwości, aby robić to samodzielnie przy tak niezachęcającym otoczeniu. To w takim razie mam prośbę, przekażcie naszym słuchaczom to, co udało wam się znaleźć.
Jasne. Jeśli chodzi o PKP Intercity, tutaj na stronie, w zakładce niezbędnik podróżnego mamy, to jest szósta bodajże kolumna od góry, informacje dla osób niepełnosprawnych. Tutaj PKP Intercity prosi o kontakt z oddziałami terenowymi. Są te numery podane na stronie w godzinach roboczych, natomiast całodobowo telefonicznie przez infolinię Intercity lub za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego. Jest instrukcja, jak to zrobić. Można tą informację także odsłuchać na stronie, także wydaje mi się, że tutaj jest to opisane w dobry dość sposób. A jaki jest, Adamie, numer infolinii Intercity? Już mówię, 19 757. Czyli to ten numer, przed którym przestrzegał Piotr. Dokładnie ten numer. Dlatego, że jest dodatkowo płatny. No tak. Okej, dobrze. Czy coś jeszcze? A na kolejach mazowieckich, czyli na terenie Mazowsza, pociągi regionalne, znalazłem tylko numer 22 364 44 44. Także to są te informacje, które można tutaj w tej chwili podać przeze mnie, tak? Piotrek miał jakieś dodatkowe. Podobnie z tego numeru kolei mazowieckich, infolinii, na której moglibyśmy zgłosić takie zapotrzebowanie na udzielenie pomocy, odeślam nas na numer komórkowy. To był przypadek, który ja podnosiłem jeszcze pracując w Urzędzie Transportu Kolejowego, twierdząc, że to jest dyskryminacja pasażerów niepełnosprawnych, bowiem zwykły pasażer, pełnosprawny pasażer może otrzymać kompleksową informację pod numerem stacjonarnym, natomiast osoby niepełnosprawne prosząc o pomoc muszą dzwonić pod numer komórkowy i dostosować pod numer specjalny godzin pracy przewoźnika. Podobnie jest w przewozach regionalnych, teraz podam, z tym, że przewozy regionalne uruchomiły darmową infolinię dla osób niepełnosprawnych. To jest numer 800 022 222. Ona jest czynna w godzinach 8-16, natomiast jeżeli w dni robocze, natomiast w inne dni trzeba kontaktować się prawdopodobnie z dyspozytorami poszczególnych oddziałów. Takie numery telefonu są dostępne tutaj w kontaktach do oddziałów. Natomiast ten numer jest tej infolinii dla osób niepełnosprawnych przewozów regionalnych jest dostępny w zakładce kontakt, czyli znaleźć go jest dość łatwo. Drugim numerem jest numer do SKM Warszawa, szybkiej kolei miejskiej, która funkcjonuje w ramach systemu komunikacji miejskiej miasta stołecznego Warszawy. Niestety numer jest też ograniczony do godzin roboczych, tutaj 8:15, i możemy dzwonić pod numer 22 699 71 99, i tam pod tym numerem powinna być osoba, której zgłaszamy zapotrzebowanie na pomoc osób niepełnosprawnych. Oprócz tego na stronie SKM-ki mamy opisane przystanki i stacje, które są obsługiwane przez warszawskiego przewoźnika, i jest tutaj opisana każda ta stacja pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o problemy z poruszaniem się, czyli dostępność wind i innych tego typu udogodnień, bądź braku dostępności wind i tego typu udogodnień. Pozostałe firmy, czy pozostali przewoźnicy kolejowi również powinni mieć dostępny w widocznym miejscu taki numer, pod który byśmy zgłaszali zapotrzebowanie na pomoc, ale tak jak w kolejach mazowieckich, niekiedy to nie funkcjonuje tak jak byśmy sobie to wyobrażali, czy tak jak byśmy chcieli. I to, jak rozumiem, wszystkie namiary, jakie udało się zgromadzić w trakcie tej naszej przerwy muzycznej. Czy jeszcze, Michale, ty chciałbyś coś dorzucić? No trzeba wiedzieć, że w Polsce mamy przewoźników pasażerskich chyba 9 firm, tak? Dobrze mówię, Piotr? Bo to się mogło teraz zmienić, ale ja kojarzę tak, że jest Intercity, a zaraz, nie, mam tutaj spisane, to jest tak, przewozy regionalne to jest jedna firma i oni mają swoją stronę przewozyregionalne.pl. Jest Intercity i oni mają stronę intercity.pl. Koleje mazowieckie i mają mazowieckie.com.pl.
Potem jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście i tutaj jest strona skm.pkp.pl. Warszawska Kolej Dojazdowa i to jest wkd.com.pl. Arriva i to ma arriva.pl. Szybka Kolej Miejska w Warszawie to jest skm.warszawa.pl. Koleje Dolnośląskie i to jest kolejedolnośląskie.eu. Koleje Wielkopolskie i tutaj jest adres koleje-wielkopolskie.com.pl. Koleje Śląskie to jest kolejeśląskie.com. Takie mam i tam trzeba tych informacji szukać. Złośliwi mówią, że mamy w Polsce jeszcze inne kategorie pociągów i to są pociągi na przykład ekspres opóźniony, przyspieszony pociąg opóźniony, pociąg pospieszny opóźniony i pociąg ekspresowy opóźniony planowo. To tak słyszałem od złośliwych. No tak. Ale jeszcze mogłbym dodać jedną sprawę. Od czerwca tego roku rusza nowy przewoźnik. Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Jeśli ktoś ma ochotę przetestować tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, być może się tam wybiorę. Można to zrobić w środę na stacji Łódź Kaliska. Będzie podstawiony nowy pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zobaczymy, jakim wyjdzie udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, czy zgłaszanie tego typu zapotrzebowania. Mogę tylko tyle powiedzieć, że niestety w najbliższym czasie czeka nas wysyp spółek o charakterze regionalnym, wojewódzkim, co na pewno utrudni koordynację w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym. A dlaczego tak się stanie? Z jakich zazwyczaj kolei te spółki będą się wyłaniać? To z przewozów regionalnych, czy po prostu z tych wszystkich, które w tym momencie wymienił Michał? Ja może pokrótce nawiążę tutaj do bardzo fajnego i takiego fajnego i pożytecznego stanowiska kolegi Adama, dlatego że ja uważam, że przede wszystkim kolej powinna być funkcjonalna, a w ramach tej funkcjonalności powinna być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niestety to, co się dzieje na rynku kolejowym, świadczy, że kolej nie będzie ani funkcjonalna, a czy będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, to się jeszcze okaże. Natomiast ja bym tutaj przestrzegał też przed jednym, ponieważ być może jestem pesymistą, niektórzy mi powiedzą, ja twierdzę, że jestem realistą i trzeźwo patrzę na to, co się dzieje na kolei. Dojdzie właśnie do wysypu spółek, które tak naprawdę podrożą funkcjonowanie, jeżeli chodzi o stronę kosztową transportu kolejowego, co będzie skutkowało wyższymi kosztami przejazdu dla takiego pasażera, w tym osoby niepełnosprawnej również. I jak to się będzie działo, czemu powstaną spółki kolejowe? Teraz oczywiście zostanie, one wszystkie powstaną prawdopodobnie z rozbicia przewozów regionalnych. No możemy dyskutować na ten temat, jak ta spółka funkcjonuje i ona się boryka też z dużymi problemami finansowymi. Ja twierdzę, że te problemy finansowe są, ich genezą jest też stosunek właściciela, czyli marszałków województw do tej spółki oraz kadry zarządzającej do tego, co się w tej spółce dzieje, prawda? Tam to miałem okazję obserwować i widziałem, że ta sfera zarządcza pozostawia wiele do życzenia. No teraz, jeżeli chodzi o takie informacje dochodzące właśnie ze środowiska branżowego, no, szykuje nam się wysyp właśnie regionalnych przewoźników. Nawet Podkarpacie chce zrobić swoją kolej. W Krakowie będą koleje małopolskie na pewno i koleje małopolskie tam w dłuższej bądź krótszej perspektywie przejmą całe przewozy w województwie małopolskim. Myśli się o założeniu spółki Koleje Zachodnio-Pomorskie. Pomorskie chciałoby z kolei przejąć SKM PKP i to, co zostało z Zakładu Pomorskiego Przewozów Regionalnych. Ważą się losy tego, co się będzie działo w Lubelskiem, Lubuskiem, Świętokrzyskiem, Warmińsko-Mazurskiem i Podlaskiem, gdzie w ogóle na Podlasiu to kolej nie wygląda zbyt perspektywicznie.
ale no niestety to dużo osób też z branży z doświadczeniem długoletnim kolejowym mówi, że przychodzą ciężkie czasy dla kolei. Dla kolejarzy pewnie też, ale dla pasażerów przede wszystkim. No ja tak myślę, że to, co dla nas jest ważne w tych wszystkich podziałach i tak dalej, no to jest to, że jednak przyzwyczailiśmy się przez lata całe do tego, że przychodzimy do kasy i kupujemy bilet na jakikolwiek pociąg, wsiadamy sobie w co podjedzie. Jak to był pospieszny, to się dopłatę robiło, więc lepiej było sobie kupić bilet na pospieszny i wsiąść w cokolwiek podjedzie na przykład. No to teraz już nie ma takiej możliwości, bo już trzeba mieć bilet na konkretny przejazd. Natomiast tutaj jest nasze życie się może pogorszyć dlatego, że trudniej o standard w takim rozbiciu. A druga rzecz, że o ile przewoźnicy respektują ustawowe ulgi, no to może i nie ma problemu, ale tej gwarancji, że oni będą to respektować, to chyba nie mamy, bo na przykład firmy autobusowe tych ulg nie respektują najczęściej. No a tutaj no, trudno powiedzieć, co się wydarzy. No, przyzwyczailiśmy się do tego, że ileś tam procent ulgi mamy na bilety na pociągi ekspresowe, ileś na pociągi dawne osobowe, a teraz na przykład Regio. No i to się może też zagęścić trochę. Jak ty to oceniasz, Piotr? Czy z ulgami coś się też może wydarzyć? I tu znowu, Michale, powiem w ten sposób, że po prostu pewien moment został przespany. To znaczy, ja proponuję tak, zróbmy w ogóle audycję kiedyś. Planuję zrobić taki raport o dostępności prawnej komunikacji miejskiej w ogóle pod kątem ulgowych przejazdów. I też to będzie zawierało również dalszą edycją tego raportu będzie prognoza na temat uprawnień w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego. Większość osób, które są beneficjentami przejazdów ulgowych, nie musi też wiedzieć, na jakiej podstawie się jeździ z daną ulgą. Natomiast ustawodawca niestety przewidział znaczne ograniczenie uprawnień do ulgowych przejazdów. W skrócie mówiąc, na przykład takie pociągi Interregio wypadną z tego. To jest związane z kolei wejściem w życie innej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zakłada wymóg konstrukcji tak zwanego zrównoważonego planu transportowego, w którym też powinno być coś napisane odnośnie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, a autorzy tych planów transportowych tego nie robią, bo nie ma norm, jak żeśmy już stwierdzili. Natomiast tam jest taki fajny zapis, że tylko pociągi o charakterze użyteczności publicznej od 2016 roku, zarówno pociągi, jak i autobusy, już tutaj uściślając, które będą miały ten status użyteczności publicznej, czyli będą w umowie z organizatorem przewozu, tam będą honorowane uprawnienia do ulgowych przejazdów. Pozostałe środki transportu, które jeżdżą na zasadach komercyjnych, nie będą stosowane ulgi ustawowe. Więc dużo obecnie stosowanych ulg, czy w wielu środkach transportu, gdzie te ulgi są teraz stosowane, nie będą one stosowane. I tu dotykamy bardzo ważnego aspektu. Dostępności cenowej środka transportu. Proszę sobie wyobrazić, jest taka trasa, tutaj już kolega Adam wspominał o polskim busie.com, przewoźniku drogowym. Polski bus.com konkuruje tak z koleją. Nie wiem, czy to jest przemyślana taktyka marketingowa, czy oni jeszcze jakby są na minusie, czy już są na plusie, jeżeli chodzi o wyniki ekonomiczne ze spółki, ale na niektórych odcinkach, gdzie przyjdzie zwykłemu pasażerowi, który nie ma uprawnienia do ulg, podróżować za 50 zł, jest w stanie przejechać autobusem Polski Bus za 16 zł i wcale nie musi kupować biletu miesiąc wcześniej, tylko 3-4 dni wcześniej, bądź nawet w dniu wyjazdu. No i tego może nie mówi się głośno, ale PKP Intercity zanotowało rok do roku spadek pasażerów w ilości 20%. I ja zadaję pytanie takie
może publicznie pani wicepremier. Jak ona sobie wyobraża funkcjonowanie kolei przy notorycznym spadku pasażerów? Bo też o tym nikt nie mówi, ale tu już żeśmy otarli się o ten temat, że jeżeli te zmiany na kolei zostaną tak przeprowadzone, jak mają być przeprowadzone, to podróżując z punktu A do punktu B, czasem będziemy musieli korzystać z czterech przewoźników, czyli kupić cztery bilety, a zatem w statystykach o ilości pasażerów nie będziemy jednym pasażerem, tylko czterema pasażerami. I pomimo tego, że następuje rozdrobnienie i zwielokrotnienie, sztuczne zwielokrotnienie ilości pasażerów podróżujących na sieci kolejowej, to ta ilość pasażerów spada, proszę sobie wyobrazić. Czyli to może właśnie, Piotrze, o to chodzi, że po prostu po to się rozdrabnia, żeby mieć lepsze statystyki. No, chciałbym, znaczy nie sądzę, żeby to było w tym kierunku ukierunkowane działanie. Mi się wydaje, że sprawa jest prostsza. Każdy chce mieć tam swój folwark z tych organizatorów, z tych marszałków. A przypadkiem wychodzi tak, prawda, że jeden pasażer jest w ewidencji jako czterech pasażerów czy trzech pasażerów. Głównie do trzech pasażerów. Tam jest jedna trasa, gdzie podróżować można na czterech biletach z Hajnówki, na przykład do Oświęcimia czy do Nowego Sącza. Natomiast nawet przy takim rozdrobnieniu i takim sztucznym robieniu statystyk ta ilość pasażerów w zastraszającym stopniu spada. Mianowicie spada dlatego, że koszt takiego przejazdu lawinowo rośnie. Jeżeli ja mam do wyboru komunikację autobusową bezpośrednią z miejsca A do miejsca B, a kolej z przesiadkami, dwiema przesiadkami, to już ta kolej z dwiema przesiadkami się nie opłaca. No to ja też powiem, że akurat w Krakowie obserwuję coś takiego, że odkąd remontuje się tory pomiędzy Krakowem a Katowicami i czas przejazdu pociągu się wydłużył dosyć mocno, no to oczywiście zainstalowało się mnóstwo firm busiarskich, gdzie przejazd jest o połowę krótszy. No i cenowo nie wiem dokładnie, no bo ja na ulgę jeżdżę w pociągu, więc a w busie nie, więc trudno mi to porównać, ale teraz też zamknięto dla pociągów jakichś tam lokalnych, zamknięto trasę do Zakopanego. No i na to miejsce już na dworcu autobusowym wyrosło ileś firm, które wożą do Zakopanego szybciej. No nie powiem, czy wygodniej, bo w busach akurat uważam, że wygodniej niż w pociągu to nie jest. Natomiast no, na pewno szybciej, na pewno gdzieś tam bezpieczniej pod kątem współpasażerów, bo wszystko jest bardziej pod kontrolą kierowcy. No i myślę, że kolej też dzięki temu traci tych pasażerów. I kiedyś jak podróżowałem z Krakowa do Warszawy albo z Warszawy do Gliwic, to ten czas przejazdu był jakiś tam, teraz jest dłuższy, dlatego że tam jest remont taki, remont siaki i w ogóle. Mówi się, że te remonty są po to, że będziemy się dostosowywać do Pendolino i do kolei szybkich i w ogóle. Natomiast no, jak na razie, to w większości wypadków czasowo nie opłaca się jeździć koleją. I nie wiem, czy kolej odrobi kiedyś te straty. Pomiędzy Krakowem a Wrocławiem jeździ chyba trzech albo czterech przewoźników drogowych, gdzie czas przejazdu to jest 3 godziny 10 minut, a koleją to jest, no, trzeba liczyć 5 godzin. I mało tego, modernizacja odcinka między Krakowem a Katowicami opóźni się do 2017 roku, co spowoduje, że PKP PLK nie uzyska dofinansowania unijnego. Znaczy, to jest kolejny temat poruszany w gronie specjalistów, że zakres modernizacji oraz czas trwania modernizacji nie respektują w ogóle potrzeb przewoźników kolejowych czy sytuacji przewoźników kolejowych. Ten odcinek do Tarnowa, o którym tutaj Michał mówiłeś, no to był taki bardzo słynny odcinek, gdzie PKP PLK wprowadzało ograniczenia w ruchu zaraz po otwarciu autostrady do Tarnowa, w związku z czym rzeczywiście tam tyle jest pasażerów, tak jak i do Zakopanego i Nowego Sącza, że już busy tam nie jeżdżą, tylko jeżdżą autobusy.
Więc no, z kolei odpływ ludzi od kolei jest potężny. Są przewoźnicy autobusowi, którzy doskonale monitorują sytuację na rynku przewozów pasażerskich. Takim przewoźnikiem również jest Polski Wóz, chociaż tam w twoim regionie, w Małopolsce, Michale, bardzo dobrze sobie daje radę inny przewoźnik autobusowy, który jeździ do Zakopanego i do Nowego Sącza i do Krynicy, otworzył sobie... I nawet ma ulgi dla osób niepełnosprawnych. Tak, i ma ulgi dla osób niepełnosprawnych. Pytanie, czy po roku, czy od roku 2016 będzie je miał. To jest pytanie, na które pozostaje otwarte, dlatego, że wcale niekoniecznie może ten przewoźnik się zmieścić w planie transportowym i być wykonawcą usług o charakterze użyteczności publicznej, bo być może, nie wiem jakie są plany województwa małopolskiego, w ogóle transport autobusowy zostanie pozostawiony sam sobie jako miejsce dzikiej takiej konkurencji i nikt się w to nie będzie wtrącał, wtedy ulg oczywiście nie będzie. Ja przypomnę tylko, że jeżeli macie ochotę coś dodać do wypowiedzi naszych dzisiejszych gości, to oczywiście możecie to uczynić na dwa sposoby. Jeden telefoniczny 123 834 835, drugi skype'owy tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Tu można zarówno dzwonić, jak i pisać. Zapraszam serdecznie. Teraz proponuję, żebyśmy powiedzieli coś na temat dostępności informacji pasażerskiej jako takiej. Jak to tu wygląda, bo tu zdaje się wspominaliście, że nawet PKP zapłaciło jakąś karę, tak? No dokładnie, ale o tej karze to za chwilkę. Może najpierw powiedzmy, czym jest ta informacja pasażerska, bo też przyzwyczajeni jesteśmy do takich z lat 80. albo i wcześniej z takim modelem, że mamy klapkowe tablice na peronach, które nam mówią, dokąd pociąg dany jedzie. Te klapkowe mi się nawet dosyć podobały, ponieważ były na czarnym tle dużymi białymi literami, więc były kontrastujące i z takim całkiem sensownym rozmiarem. I do tego były uzupełniane o informację głosową. Tylko, że no ta głosowa to różnie. To tak, takie kwiatki po kraju zbierałem, że gdzieniegdzie nie było jej w ogóle słychać, gdzieniegdzie jak pociąg wjeżdżał, jak na przykład na Centralnym, to też było trudno. Oczywiście zapomnijmy o tym, że na jakichś małych stacjach po angielsku ktoś powie taką zapowiedź. No i jeszcze bywały różne takie śmieszne, dykcyjne lapsusy osób zapowiadających Oj tak, zwłaszcza na małych stacjach. To... Tak, tam taka radosna twórczość. To kiedyś słyszałem taką zapowiedź głosową, że po samej tej zapowiedzi bym poszedł do tej pani i poprosił, żeby poszła na jakąś psychoterapię albo coś w ten deseń, bo po prostu depresja wiała z głośników. To ja słyszałem coś ciekawszego w Szczecinie. Pani zaczyna zapowiadać pociąg osobowy skądś tam, no ej! W pewnym momencie coś takiego i nagle wyłączenie mikrofonu. No tak, to ja też słyszałem takie w Warszawie. Znaczy, do warszawskich zapowiedzi się mocno nie czepiam, natomiast też było tak śmiesznie. Tam teraz przeważnie jest automat. Uwaga, pociąg do Szczecina, a nie, do Poznania, tak. No ale to są takie śmieszne rzeczy. No dobrze, jak ta zapowiedź jest, dlatego że no, ona w wielu przypadkach nam pomaga po prostu. No i teraz dochodzimy do tej kary, bo za co ta kara? Po pierwsze, kara jest dosyć duża i ona tam na 1 700 000, tak Piotrze, tak jakoś? Nie, to jest około 1 022 000. Ale warto zauważyć, że to jest chyba największa kara, o której mi wiadomo, że Urząd Transportu Kolejowego nałożył na podmiot funkcjonujący na rynku kolejowego, w tym konkretnym przypadku na zarządcę infrastruktury. Jest to kara związana z tym, że ten system miał być poprawiony, wcześniej stwierdzono naruszenie przepisów o transporcie kolejowym. No jak widać, zarządca infrastruktury nie usunął
pewnych mankamentów tego systemu. Prawdopodobnie dlatego, że nie mógł, ale jakby pozostaje poza tematem i została na niego nałożona kara. Teraz podano informację, że PKP PLK, bo to o tę spółkę chodzi, zamierza wdrożyć nowy projekt systemu informacji pasażerskiej. Dość kosztowny projekt i zamierza do tego projektu dołączyć te stacje, na których zostały stwierdzone naruszenia. Czyli tak jakby zarządca infrastruktury przyznał się do tego, że ten system, który był montowany dwa lata temu, była to tylko pokazówka na Euro 2012, z której to pokazówki teraz będzie się wycofywał, przebudowując ten system. No i tutaj z tego, co wyczytałem, to kara została nałożona za takie rzeczy, na przykład generalnie za dezinformację. Bo tam stwierdzono takie rzeczy, że na przykład jest informacja wizualna, natomiast brak informacji fonicznej. Albo odwrotnie, jest foniczna, ale nie ma wizualnej. Albo co gorsza, jest informacja i wizualna, i foniczna, i one pokazują inne komunikaty. To sprzeczne ze sobą. Sprzeczne tak. ze sobą. Że pewne, że tam też chodzi o to, że na przykład kiedy pociąg się opóźnia, to o tym, że pociąg będzie opóźniony 40 minut, dowiadywali się pasażerowie kilka minut po planowanym odjeździe tego pociągu i tak dalej, i tak dalej. No to takie zostały z tego raportu wyciągnięte rzeczy. One wprawdzie, jeżeli chodzi o nas, o środowisko osób niepełnosprawnych, no to one właściwie wnoszą tyle samo do naszego życia, co do każdego innego pasażera. Po prostu jest pewien chaos informacyjny. On się nasila, jak są różne remonty i tego typu rzeczy. Tutaj już wspominany w poprzednich audycjach słynny peron 5 w Katowicach, który jest oddalony całkiem konkretnie od tych pozostałych czterech peronów głównych i tak naprawdę ciężko do niego trafić, ale gdzieś tam stamtąd odjeżdżały pociągi w czasie remontu. No i tu, jeśli chodzi o nas, to co możemy powiedzieć, że nie wiem, czy nowy ten system planowany będzie, w jakim zakresie on się będzie różnił, natomiast już od paru lat obserwujemy zastępowanie tych klapkowych tablic tablicami innymi, które w Warszawie przed Euro zobaczyłem je pierwszy raz i one są na ciemno-niebieskim tle, jasną czcionką, więc nawet są dosyć widoczne. I tylko też zależy, jaka jest wielkość. Te klapkowe były dla mnie lepiej widoczne, te są trochę gorzej. Natomiast Michale, bardzo się cieszę. Te klapkowe, dlaczego, skąd ta nazwa klapkowe? No bo tam, jak to wyglądało? Klapkowe, dlatego że tam jakby to, co miało być wyświetlone, to zmieniały się takie klapki, po prostu przewijały do tego, żeby pokazać właściwą wartość. Czyli litery na przykład alfabetu. Tak. Litery alfabetu albo cyfry. I to było często słychać takie przewijanie, takie one w ten sposób charakterystyczne klapały. No i one zostały teraz zastąpione. Ja się cieszę z tego, że ścienne tablice rozpisane, drukowane, na których prawie nic nie widziałem, no to teraz na przykład na dworcu Warszawa Centralna zostały zamienione na takie właśnie ekrany, które na ciemnym tle pokazują jasną czcionką pociągi i to mi się dosyć podoba, ale rozmawialiśmy z Piotrem, że tak naprawdę to jest standard przyjęty dla kolorystyki i dla wyglądu takich tablic oraz tych peronowych, ale on tutaj nie został zastosowany, bo tutaj Piotr może więcej powiedzieć, ale tam chodziło o to, że odjazdy pociągów powinny mieć inne tło niż przyjazdy pociągów.
i te odjeżdżające pociągi powinny być na czarnym tle białymi napisami, co dla mnie by było jeszcze lepszą rzeczą. No ale zostały wprowadzone takie, nie wiem, być może ze względów estetycznych, ciężko powiedzieć. Natomiast na wielu małych stacjach i stacyjkach, no to jeszcze to albo jeszcze mamy klapkowe, albo na przykład też się często zdarza, że w ogóle nie mamy żadnej tablicy. No i coś tam sobie podjeżdża, albo zapowiedzą, albo nie. W zasadzie to trzeba pytać ludzi, jeśli jest kogo pytać, co to zajechało i dokąd to jedzie i w ogóle. No i mam nadzieję, że w takim razie, tak jak Piotr mówi, że system ma być jakiś wprowadzony, to że będzie, bo w definicji systemu rozumiem jakiś standard, jakąś ustandaryzowanie pewnych rzeczy i procedur ogłaszania i pokazywania i tak dalej, i tak dalej. No to może być dla nas fajne. A to, Michale, jak rozumiem, mówisz w ujęciu takim ogólnopolskim, to teraz może jeszcze zapytam Adama, jak to wygląda w ujęciu naszego stołecznego miasta. Kiedy tworzyłeś, Adamie, tę mapę różnych niedostępnych miejsc, jak to było z tą niedostępnością na przykład właśnie takiej informacji pasażerskiej, jeżeli chodzi o tablice? Były duże problemy w Warszawie, czy raczej tam jest to w miarę okej? Okay? Te tablice są tak naprawdę tylko na największych dworcach, tych, które obsługują ruch dalekobieżny. To są w Warszawie 4 dworce tak naprawdę, czyli Warszawa Gdańska i 3 znajdujące się na Siedlnicy, wschodnia, centralna, zachodnia, które też w ostatnich latach zostały dodatkowo wyposażone. To znaczy, bo nie mogę tutaj powiedzieć wyremontowane, bo tego, co się stało na zachodnim, jako remont nie uważam. To po prostu pojawił się system informacji pasażerskiej, ale dostępność się w żaden sposób nie poprawiła. Mało tego, też kolej nie bardzo ostrzega o tym, że ta stacja jest niedostępna. To znaczy, chodzi mi o to, że nie pojawia się na przykład w ramach tego systemu informacja o tym, czy ze stacji można wysiąść, czy nie i jakie tam są trudności. Także mówiąc o samej informacji pasażerskiej, tutaj ten aspekt dostępności, wydaje mi się, że każdy z naszej trójki by w trochę inny sposób na to patrzył, bo Michał patrzyłby pewnie od strony dostępności właśnie takiej wzrokowej. Ja myślałbym bardziej też o w ogóle dostępności informacji o tym, czy pewne rzeczy znajdują się na danej stacji, to znaczy, czy na przykład można zaparkować rower w jej obrębie, czy można dostać się na wózku inwalidzkim na nią, czy można, czy są oznaczenia, które spowodują, że wtedy poruszając się samemu, nie mając właśnie sprawnego narządu wzroku, unikniemy jakichś takich nieprzyjemnych zdarzeń. No i pewnie Piotrek też by patrzył od strony, nazwijmy to, prawnej, tak? Także może to na różny sposób rozumieć. I teraz tak, może ja powiem tak ogólnie o informacji pasażerskiej. Nie będę mówił tylko o aspekcie tym dostępnościowym, rozumianym jako informacja o jakichś barierach czy pewnych elementach wyposażenia. Przede wszystkim ta informacja potrzebna jest po to, żeby pasażer był w stanie samodzielnie się poruszać. Ona musi być samodzielnie poruszać, dotrzeć na peron, ale także w przypadku właśnie na przykład spóźnienia wiedzieć, co ma ze sobą zrobić. Tak, jeśli to jest 20 minut spóźnienia, no to możemy zejść na dół, nie wiem, schować się do przejścia podziemnego w momencie, kiedy na peronie jest zimno. Wiemy, że mamy 20 minut do odjazdu pociągu, możemy pójść do toalety, jeśli w ogóle jest na tej stacji i tak dalej. I teraz ta informacja może być przede wszystkim statyczna, ale może być także dynamiczna. Statyczna informacja, no to jest taka niezmienna, która mówi nam na przykład o tym, w jaki sposób dojdziemy z peronu do budynku dworcowego, albo w jaki sposób dojdziemy na najbliższy przystanek autobusowy. Może być to też informacja w formie po prostu do składu. I tutaj ważna jest jej czytelność, ale też taka prostota, żeby dużo informacji było wyrażonych piktogramami. Większość osób, które w Polsce korzystają z kolei, będzie znała język polski. Ci, którzy nie znają polskiego, będą zapewne znali angielski, ale jest możliwe, że trafią się osoby, które nie znają tych języków.
albo nie mogą po prostu czytać i piktogramy są dla nich łatwiejsze do zrozumienia niż długie komunikaty tekstowe. Tutaj nie ma jednego wzorca tych piktogramów do tej pory. Myślę, że Michał może o tym więcej powiedzieć, jeśli jeszcze starczy czasu w dzisiejszej audycji. Natomiast jeśli chodzi o systemy dynamiczne, to są systemy, które pozwalają nam reagować na to, co się dzieje. Tak bym to zdefiniował. Czyli po pierwsze informacje o tym, że coś jest opóźnione, ale też na który peron na przykład przyjedzie określony pociąg. I tutaj ważne jest nie tylko już ta czytelność, ale także umieszczenie w takich miejscach, aby rzeczywiście łatwo było do tej informacji dotrzeć. Może, żeby pokazać właśnie, jeszcze raz odwołam się do tego przykładu z Warszawy Zachodniej, żeby pokazać, co moim zdaniem, jeśli jest już robione, jest robione w Polsce źle. Po zainstalowaniu tego dynamicznego systemu i zmiany z tych tablic, jak to Michał ładnie nazwał, klapkowych na tablice elektroniczne, nie zwiększono ilości nośników. Czyli dalej mamy jeden nośnik przy wejściu z przejścia podziemnego na peronie, tak? Oznacza to, że ja idąc na tym peronie nieszczęsnym, czekając właśnie na opóźniony 25 minut pociąg, musiałem za każdym razem wstawać sobie z ławeczki i wesoło iść do tego wyświetlacza, bo po prostu nie było możliwości, żeby zobaczyć, było to za daleko. Teraz, żeby było śmieszniej, PKP na tym całym peronie umieściło dwie wąskie ławki, w związku z tym przez te 25 minut co chwilę przyjeżdżał pociąg, tam występowała mała wymiana pasażerów, ale było więcej osób stojących niż siedzących. Więc za każdym razem, kiedy szedłem zobaczyć, ile jeszcze mam czekać na pociąg, a to opóźnienie się zmieniało, ktoś mnie podsiadał na tym miejscu. Wtedy podchodziłem z powrotem do tej ławki, stałem, czekałem, aż ktoś pojedzie pociągiem, siadałem, szedłem za chwilę sprawdzić, no i znowu generalnie i tak w koło Macieju to się ze 3 razy powtórzyło. To jest właśnie, pokazuje w jaki sposób kolej o pasażerów w Polsce dba, bo to nie chodzi tylko o takie rzeczy duże jak dostępność tych dworców, rozumiane jako właśnie, żeby były windy, ale to, żeby podróżny mógł się dostać z ciężką walizką nie po schodach, tylko w inny sposób, tak? Czyli osoba w pełni sprawna była w stanie z 20-kilowym bagażem podróżować koleją, za który kolej ma tą przewagę, że w przeciwieństwie do pociągu nie zapłacimy, do samolotu nie zapłacimy, tak? Ale także chodzi o to, żebyśmy będąc na tym peronie, czuli się jak pasażer, który rzeczywiście zapłacił kilkadziesiąt złotych za bilet, albo i kilkaset, jeśli nie mamy zniżek, tak? Bo cena na przykład takiego biletu z Warszawy do Krakowa na pociąg Intercity to jest w chwili obecnej już 120 zł. Całkiem sporo pieniędzy, za drugą klasę oczywiście. Całkiem sporo pieniędzy i za te, w ramach tych pieniędzy dostajemy klimatyzowany wagon, całkiem wygodny, zapewne jeszcze z gniazdkami, chociaż niekoniecznie w środku, więc pociąg jest ok. Natomiast to, co kolej daje nam jako pasażerowi na peronie, no odbiega od dzisiejszych standardów z pewnością. Czyli po pierwsze brudne przejście, ale także właśnie to, że ja siedząc wtedy w dość eleganckich spodniach i marynarce na peronie, ponieważ już mnie nogi zaczęły trochę boleć, byłem zmuszony siedzieć na betonowym murku. Tak? Nie jest to sytuacja, której bym oczekiwał jako pasażer. I tutaj może przeszedłem od tego tematu informacji do wyposażenia stacji, ale ja widzę to w ten sposób. Jest to pewien element wyposażenia stacji, który powinien powodować, że pasażer w sposób samodzielny będzie w stanie nie tylko dotrzeć w miejsce, które potrzebuje, czyli albo na peron, albo z peronu do przystanku, ale także żeby był w stanie reagować w momencie, kiedy zdarzają się jakieś opóźnienia niestety na polskiej kolei częste. Wygląda to niestety jak wygląda obecnie, no i tutaj duża rola jest, aby przekonywać zwłaszcza PKP PLK, które opiekuje się mniejszymi przystankami, bo większymi stacjami opiekuje się PKP, aby to PKP PLK starała się na tych mniejszych stacjach wprowadzać, jeśli nie elementy dynamiczne, to te elementy statyczne, właśnie tablice, różnego rodzaju drogowskazy, które będą pokazywały, w którą stronę mamy się kierować. Tu jest także w ogóle informacje, czy na danej stacji wysiądziemy albo wsiądziemy do pociągu bez większych utrudnień, bo są w tej chwili już stacje, chociaż jest ich niewiele, gdzie możemy wsiąść czy wysiąść z pociągu bez większych problemów. To jest w ogóle taki trochę głupio tak mówić, mamy XXI wiek, myślimy o lotach na Marsa, a w Polsce za sukces uważamy, kiedy osoba z niepełnosprawnością może sama wsiąść do pociągu. Także
tym mało optymistycznym akcentem skończyłbym swoją wypowiedź. To ja tutaj jeszcze powiem, że jeżeli mówimy o informacji pasażerskiej, no to też warto jest powiedzieć, że wewnątrz pociągu też oczekiwałbym pewnej informacji. To znaczy, o ile w ekspresach i pociągach dalekobieżnych czasami kierownik pociągu się odezwie, powita, powie na jakiej stacji, o której godzinie i tak dalej, o tyle na przykład w pociągach tych starszych z elektrycznego składu i w jakichś takich starszych piętrowych, no to już w zasadzie nie ma żadnych zapowiedzi i to jest, wsiada się do takiego pociągu, jedzie się gdzieś w góry na przykład. No i on się zatrzymuje co chwilę. Pierwszy raz jesteśmy w danym miejscu, więc nie wiemy dokładnie gdzie i kiedy. Ciężko bazować na zegarku, bo pociąg się może opóźnić albo co. Dobrze, że jeszcze komórki czasami wyświetlają pozycję, gdzie się jest. No i komórki teraz trochę bardzo często mają GPS, to no właśnie, jest więc to trochę ułatwia, że przynajmniej wiemy z jakiego nadajnika komórka korzysta i że już na przykład zajechaliśmy do jakiejś wioski małej albo coś w ten deseń. Ale no, oczekiwałbym tego, że jeżeli się pociąg na danej linii kursuje już tych 10 lat, no to warto by było przy modernizacji taboru pomyśleć o tym, żeby jednak była zapowiedź tego, że się podjeżdża na jakiś określony peron, albo na przykład po której stronie będzie wysiadanie, bo tutaj też takie doświadczenia mam znajomych zupełnie niewidomych, że oni często jak sami podróżowali i na przykład nikt nie wysiadał na jakichś tam pomniejszych stacjach, to nie wiedzieli, które drzwi mają otwierać, bo nikt tam nie stoi, więc nie wiadomo. Pociąg się zatrzymał, no i teraz loteria, tak? 50-50, albo prawo, albo lewo. I to powiedziałbym, że są takie istotne rzeczy. Poza a tym niestety, istotną to rzeczą jest problem też taki, że ja nigdy się nie spotkałem, żeby w jakimkolwiek pociągu, nawet jeżeli ma zapowiedzi, to żeby kierownik składu mówił o tym właśnie, po której stronie. No bo podejrzewam, że oni tego nie wiedzą tak na początku trasy, ale no, kiedy już się wjeżdża na ten peron, no to już tak naprawdę taka informacja by trochę pomagała. Poza tym też zawsze było ciężko szukać miejsca swojego w pociągach, gdzie są miejscówki. Albo to jeden wagon ma napisane, który to jest wagon, drugi nie ma. Numeracja tych wagonów jest oczywiście też, na przykład pierwszy jest 360, a ostatni jest 378, a jest cztery wagony po środku. No takie są, no, przesadzam tak, trochę, ale to, ale... Michale, to na przykład mówisz napisane. Dla mnie napisane nie jest w żadnym, bo w systemie, jaki ja byłbym w stanie odczytać, czyli Braille'em, to ja się jeszcze nie spotkałem w ogóle z żadnym oznaczeniem, więc dla mnie tak, na przykład nawet to ciężko, w ogóle nie ma informacji. Nawet ciężko by to sobie trochę wyobrazić, jak to by miało wyglądać. Jak podróżowałem gdzieś po Europie, to też się nie spotkałem, żeby były takie rzeczy na zewnątrz pociągu, no ale na zewnątrz to nie, ale gdzieś wewnątrz chociażby, żeby był taki no, opis. Tak, ale przynajmniej spotkałem się z tym, że jest sygnał dźwiękowy, który mówi, gdzie są drzwi. O, a to już dużo. To jest praktykowane. To jest praktykowane na kolei. U nas nie. To jest dość cenna uwaga, zważywszy na to, że obsługa pociągu wie, przy którym peronie i gdzie się zatrzyma, także można takiej informacji udzielać pasażerom. Ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań, tym bardziej, że w rozkładzie jazdy dostępnym za pośrednictwem aplikacji czy za pośrednictwem strony PKP.pl, to przypisanie do peronów jest, więc gdyby tutaj no ktoś... Właśnie nie zawsze. W tych dużych miastach, gdzieś tam powiedzmy Warszawa, Kraków, w Warszawie no W Krakowie właśnie nie bardzo. W Warszawie na pewno się pojawia taka informacja, ale rzeczywiście w Krakowie chyba faktycznie jest. Na Perkowskim
PLK-owskie rozkłady jazdy zawierają taką informację i ja korzystam tylko i wyłącznie z danych dostarczanych czy publikowanych przez zarządcę infrastruktury, dlatego że one pod tym względem przypisania do peronu pociągu są chyba najbardziej trafne, dlatego że to zarządca infrastruktury decyduje, gdzie ten pociąg stanie, przy którym peronie, i tylko pewnego rodzaju utrudnienia czy perturbacje techniczne mogą sprawić, że ten pociąg zmieni miejsce postoju. A gdzie jest tego to dość można porządnie. Szukać? W aplikacji tylko, czy na stronie internetowej PLK? To można szukać również na stronie internetowej PLK. Jest tam zakładka rozkład jazdy. Także ja korzystam tylko i wyłącznie z aplikacji z rozkładem jazdy. Aplikacja, która została stworzona przez PKP PLK. Ona oczywiście budzi, pozostawia wiele do życzenia pod względem czytelności tych informacji dla osób niedowidzących. Nie wiem, od razu powiem, jak jest z możliwością odczytania to syntezatorem mowy. Nie praktykowałem tego, wolę użyć powiększenia ekranu i poruszać się jeszcze za pomocą tych resztek wzroku, które mam. Natomiast ta aplikacja jest dość wiarygodnym źródłem informacji, na pewno bardziej wiarygodnym od tego, co przygotowała PKP i PKP Telekom. Także polecam tutaj aplikację PLK-owską. Ja mam system Android w moim telefonie i ona jest na pewno dostępna na Google, na sklepie Google'a. Nie wiem, jak jest z Apple'ami, iPadami. Może za chwilę uda mi się to sprawdzić. No właśnie, może też osoby, które miały styczność z tą aplikacją, by się podzieliły informacjami odnośnie tej aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o informację szeroko pojętą, prawda, ta informacja, która jest emitowana zarówno na dworcach, jak i w pociągach, ma czemuś służyć. Ma służyć intuicyjnemu i sprawnemu poruszaniu się po obiektach kolejowych, czy konkretnie tutaj po dworcach i po pociągach, zarówno dla osób, które pewnie mieszkają tutaj w kraju, jak i dla osób przyjezdnych. I ze swojej strony mogę powiedzieć tak, żeby się nie powtarzać po kolegach. Jest problem rzeczywiście dla osób niedowidzących odczytywania informacji na tych nowych tablicach informacyjnych. One według, w moim odczuciu, rzeczywiście tam zawarte informacje są mniej czytelne niż na tych starych tablicach. Natomiast ta kolorystyka, która została zrobiona tutaj, przygotowana przez zarządcę infrastruktury, ona w mniej bądź bardziej właściwy sposób odwzorowuje te normy, które są przyjęte tutaj w Unii Europejskiej, czy szerzej stosowane i zawarte w przepisach kolejowych międzynarodowych. Nie wiem, dlaczego zdecydowano się na informację emitowaną na niebieskim tle białą czcionką. Gdyby to tak było jeszcze, żeby to tło było ciemno-niebieskie, a czcionka biała, to jeszcze byłoby ok. Natomiast te tablice też nie trzymają standardów. Jeżeli przyjedziemy na Warszawę wschodnią-zachodnią, to one się różnią od tego, co jest na centralnej, prawda? Różnią się od tego, co jest w Krakowie, a to, co w Krakowie, różni się od tego, co jest na Gdańskiej, a to, co na Gdańskiej, różni się od tego, co jest w Katowicach. I sam to zaobserwowałem, to jest dość niepokojące. Ja mogę tutaj przywołać przykład czeski i pochwalić naszych sąsiadów z południa. Mianowicie rzeczywiście na peronach u góry te tablice informacyjne, które odnoszą się do konkretnego peronu i konkretnego toru. Akurat w Czechach to jest bardziej intuicyjny podział, bo tam nie stosuje się nazewnictwa peronu, tylko stosuje się nazewnictwo czy numerację krawędzi peronowej, czyli poszczególnych torów, na które się podstawiają pociągi, przyjeżdżają, odjeżdżają, to rzeczywiście jest to takie podobne do naszego. Natomiast wszelkiego rodzaju informacje emitowane na dworcach w postaci tych tablic ekranowych o odjazdach pociągu, one już są dużo lepsze, ich wykonanie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze są zgodne z kartą UIC-413. Bo Państwu to nic nie mówi, to ja powiem tylko tyle, że zaznaczone są odjazdy
czarną bądź czerwoną czcionką na żółtym tle, natomiast przyjazdy są odpowiednio na białym tle. Poza tym możemy zmieniać to tło na czarne i wtedy odjazdy są publikowane żółtą czcionką na czarnym tle, a przyjazdy białą czcionką na czarnym tle. To jest ekstra dla osób niedowidzących, bardzo duże ułatwienie, czego u nas niestety w Polsce nie ma, bo ktoś nie wiem, może nie wyjechał do Czech, nie zobaczył, czy wręcz przyjął, że to powinno być mieć taką kolorystykę, jaką ma i koniec. Natomiast no w Czechach to potrafili, no, u nas niestety nie. Ja właśnie przeglądam w tym momencie App Store'a i próbuję znaleźć aplikację. PLK to zupełnie nic nie znalazłem, a pod hasłem rozkład niestety z kolejowych rzeczy pokazuje mi tylko Bilkom i Navigator, czyli ta aplikacja PKP. Więc właśnie nie PKP, tylko Intercity. Więc, być może nie ma. Więc niestety chyba na chwilę obecną PLK, bo PLK to polskie linie kolejowe, tak? Polskie linie kolejowe. Oni odpowiadają za ułożenie rozkładu jazdy, za przypisanie pociągu do peronu właściwego stacji. Oni też są gospodarzem informacji pasażerskiej, tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że weszła tam kolejna z rzędu nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym. To oni odpowiadają za informację, która jest emitowana na stacjach. Już nie przewoźnicy, tak jak kiedyś, tylko zarządca infrastruktury. No coś tam drgnęło w tej materii, natomiast to wszystko, tak jak już żeśmy tutaj razem konstatowali, to wiele pozostawia do życzenia, prawda? I teraz pytanie jest takie, czy w najbliższych latach i czy w najbliższej perspektywie unijnej, jeżeli chodzi o dofinansowania, ten system zostanie uporządkowany. I na tym, za pośrednictwem tego systemu będą emitowane informacje, które byśmy sobie życzyli. Dlaczego tak mówię? Dlatego mówię, że ja też już w PLC zaznaczałem, że część komunikatów, które oni emitują w postaci komunikatów głosowych, są w ogóle niepotrzebne. Mianowicie, jeżeli słyszymy zapowiedź, pociąg ekspresowy spółki Intercity ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny, to ta zapowiedź jest za długa. Po co mówić ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kraków Główny? Zawsze było mówione z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego. Ale po prostu PKP PLK najprawdopodobniej nie była w stanie zadbać o to, żeby ten syntezator mowy wymawiał to zgodnie z odmianą polską nazwy stacji. Więc przed każdą nazwą stacji pojawiło się jeszcze, że to jest stacja. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie kolejowe niuanse, no to rzeczywiście no, pociąg jedzie ze stacji do stacji, a często zatrzymuje się na przystankach osobowych, jest to stwierdzone tak w przepisach wewnętrznych. Ale czy pasażer musi to wiedzieć? Pasażer powinien otrzymać krótką, zwięzłą informację. Na przykład tak jak jest w Niemczech, prawda? Jedziemy sobie z banem, i jest wymieniona nazwa stacji, po czym jest powiedziane wyjście z prawej strony. I tu przykład, jak się nie robi zapowiedzi, na przykład w metrze warszawskim. W metrze warszawskim zamiast właśnie przyjąć powiedzmy nomenklaturę niemiecką, no to wymienia się nazwę stacji, na przykład stacja Centrum. Proszę wyjść po prawej stronie. No to jest ewidentnie komunikat za długi i no to może byłoby nawet fajne, gdyby ktoś mnie prowadził, prawda? Ale jesteśmy w środkach publicznego transportu zbiorowego, w których liczy się czas otrzymania tej informacji i to, żeby ten pasażer w tym właściwym czasie otrzymał właściwą informację w jak najkrótszej zrozumiałej postaci, żeby po prostu tej informacji nie zignorował w najnormalniejszy sposób. No moglibyśmy jeszcze pewnie bardzo długo rozmawiać o również stronach internetowych, na których nam przyszło no korzystać z usług PKP, więc ja tak pokrótce powiem, że dokładnie dzisiaj przeczytałem w Rynku Kolejowym, dzisiaj, czyli 28 kwietnia, że wprowadzony jest nowy wygląd i nowy serwis z rozkładem jazdy.
No i wszedłem sobie i rzeczywiście jest. Jest on responsywny pod urządzenia mobilne, czyli jego szerokość elementów skaluje się do ekranu, co jest fajne, dlatego że mogę sobie powiększać różne rzeczy i nic mi poza ekran nie ucieka. No i tak go sobie przetestowałem trochę, wpisałem, że jadę z Krakowa Głównego do Warszawy Centralnej, ładnie działają podpowiedzi. Od razu powiem, że nie wiem jak z syntezatorem mowy, bo patrzę pod swoim kątem na trybie dużego kontrastu. Są pewne braki co do trybu dużego kontrastu, ale generalnie nie jest źle. Natomiast to, co mi przeszkadzało wcześniej na stronach rozkładu PKP.pl i co zostało utrzymane, to to, że kiedy widzę listę pociągów i jest tutaj taka kolumna, która się nazywa środek transportu, to tam są takie obrazeczki. I te obrazeczki pokazują albo ekspres, albo TLK, albo przewozy regionalne, w niektórych przypadkach busy pokazuje nawet, jak to w Krakowie. I po prostu ja nie wiem, co jest na tych obrazkach. I po najechaniu myszką oczekiwałbym, że pojawi się dymek z opisem po prostu, co na tym obrazku jest. Czy to jest TLK, czy to jest coś innego. Ten dymek się nie pokazuje. Pewnie to zgłoszę. Natomiast ten dymek się pokazuje w innym miejscu. Kiedy wpisujemy sobie Kraków Główny, Warszawa Centralna, to mamy taki dymek właśnie przy tej trasie, przy tej relacji i jak się na niego najedzie, ja oczywiście nie widzę, co jest na obrazku, ale jak najadę, to przy kursorze pojawia mi się zakłócenie, czyli jest jakieś opóźnienie i tak dalej. Dosyć fajne jest to, że gdy się rozwinie daną trasę, no to tutaj już pisze, że TLK, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, utrudnienia w ruchu pociągów. I tutaj jest opisane z powodu prac inwestycyjnych i bla, 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 bla. Cały komunikat jest podany. No, co jest dosyć fajną rzeczą, bo wcześniej tego brakowało. Coś, co mnie właśnie na głównej PKP.pl w tym rozkładzie, co mnie po prostu zawsze skręcało, to to, że właśnie nie ma napisanych tych peronów. W Warszawie są, gdzie nie, gdzie są, ale na tych trasach, gdzie się poruszam, to najczęściej nie widuję tych rzeczy, co jest dosyć dużym dla mnie utrudnieniem, żeby dotrzeć na właściwy peron. I jeszcze to, co też jest takie ciekawe, to to, że w momencie, kiedy zamawiamy bilety przez internet, to robimy to na osobnych serwisach, osobno przewozy regionalne, osobno Intercity. I tam są takie różne smaczki. Na przykład w Intercity nie można kupić dwóch biletów za jednym zamachem. Trzeba każdy osobno. I teraz osoba niewidoma, która jedzie z przewodnikiem, no rozumiem, że chciałaby z nim siedzieć obok siebie. Michale, pozwól tylko, że doprecyzuję, chodzi o bilety zniżkowe, tak? Czyli tak. Jeśli mamy dwie osoby, które mają różne zniżki, wtedy musimy dwa razy dokonać dwóch transakcji kupna. Dokładnie, więc jeżeli osoba niewidoma podróżuje z przewodnikiem, musi dokonać dwóch transakcji kupna, dwa razy połączyć się z bankiem, dwa razy zapłacić, ale najgorsze jest to, że za pierwszym razem, kiedy ustawia sobie bilet, to dostaje jakiś numerek. No i teraz, kiedy ustawia drugi raz, to chciałaby, żeby ta osoba, żeby ten przewodnik siedział w tym samym przedziale i najlepiej obok nas. No a tu się okazuje, że na przykład już nie ma miejsca w tym przedziale i przewodnik dostaje po prostu miejsce gdzieś zupełnie gdzie indziej. Tego problemu nie ma w przewozach regionalnych, gdzie można kupić za jednym zamachem dwa bilety o różnej wartości ulgi. Natomiast tam jest z kolei inny problem, że kiedy rozwija się całą listę z ulgami,
to nie ma opisu, czym dana ulga jest. Czyli w Intercity mamy coś takiego, że na przykład 51% osoba niewidoma, niezdolna do samodzielnej egzystencji, natomiast w przewozach regionalnych mamy na przykład 93% i tyle. Ulga ustawowa 93%. Więc tak naprawdę my musimy śledzić to, jaką my ulgę mamy, pod jaką się kwalifikujemy, żeby wybrać to z listy i móc sobie zatwierdzić i taki bilet kupić. Są też pewne problemy z drukowaniem biletu, jeżeli ktoś ma komputer w trybie dużego kontrastu i chce wydrukować bilet na Intercity, to ten bilet jest tak skonstruowany, że on się w tym trybie dużego kontrastu rozsypuje trochę i kiedy rzucamy go na drukarkę, to on trochę inaczej wygląda niż inne bilety. I już wiele razy się mierzyłem z konduktorem na podejrzliwość spojrzenia. No, ale kłopotów jako takich związanych z tym na szczęście nie miałem. Nie wiem, jak jest z dostępnością właśnie spod klawiatury tego nowego serwisu, więc zapraszam do tego, żeby testować i zapraszam do tego, żeby zgłaszać to twórcom strony, jeżeli coś wymaga poprawy, bo no mówię, ten serwis, nie wiem, czy ktoś go wcześniej audytował. Ja tu widzę parę problemów i na pewno będę je zgłaszał. Coś, co oni się też chwalą tym, że teraz ten serwis będzie miał opcję do zmiany kontrastu, do powiększenia czcionek i tak dalej, i tak dalej. No więc to może pomóc, natomiast nazwali się już hucznie od razu serwisem dostępnym i chyba warto by było to przetestować i pozbierać jakiś feedback. To może, Michale, podaj adres, gdzie można się to z tym rozkładem zapoznać. To jest dokładnie, jak wejdziemy sobie na pkp.pl, no to tam klikamy w rozkłady jazdy. Taki bezpośredni, w tej chwili ten link wygląda tak, beta.rozkład-pkp.pl/pl. Tak. A możesz coś powiedzieć a propos dostępności tego rozkładu polskich linii kolejowych, o którym wspominał Piotr? Testowałeś nie, to czy? Właśnie nie. Właśnie dopiero teraz się dowiedziałem i będę tego szukał po audycji i sprawdzał, jak to działa. Bo... No właśnie, bo to też jest ciekawe. Zwykle się właśnie korzystało z tego rozkład PKP.pl, a tu okazuje się, że są informacje bardziej dokładne. To już w jednej audycji mówiliśmy z Piotrem, że niektórzy sprawdzają pociągi na Deutsche Bahn, bo lepiej więcej informacji dostają i polskie pociągi tak sprawdzają. No tak. No w końcu, jak dobrze pamiętam, to niemiecki system obsługuje naszą kolej, tak? To jest ten HFAS, czy jak on się tam nazywa, czy już nie? Nie, no to jest w bazie danych HFAS-u, tak. Te bazy muszą być kompatybilne ze sobą, natomiast na pewno ten, który jest na stronie PKP, jest jakby wyświetleniem tego, co jest w bazie danych HFAS, natomiast prawdopodobnie ten, który jest na stronie PRK-i, on jest, tam informacje są emitowane z systemów teleinformatycznych zarządcy infrastruktury. One troszeczkę inaczej pracują, bo te systemy służą do tworzenia rozkładu jazdy, jak również drukowania tych tak zwanych plakatowych rozkładów jazdy, więc tutaj ta informacja jest szybciej emitowana na stronach czy za pośrednictwem aplikacji, którą udostępniła nam PRK, bowiem to, co jest wpisywane w HFAS, jest wpisywane troszeczkę później. A tu podejrzewam, że w momencie zarządzenia rozkładu jazdy jest on już prawie widoczny. Także na pewno na PRC, jeżeli planujemy podróż, czy staramy się oszacować, ile nasza podróż będzie trwała z jakimś dość dużym wyprzedzeniem czasowym, no u nas w Polsce to jest 2 miesiące, dlatego że mniej więcej co 1,5 miesiąca zmienia się tak zwany rozkład zamknięciowy, to radziłbym to robić za pośrednictwem danych płynących czy wyświetlanych na aplikacji mobilnej PRK-i.
Bo te informacje po prostu mogą być świeższe, co nie znaczy, że rozkład jazdy się nie zmieni jeszcze do momentu publikowania, do momentu wejścia w życie, dlatego że są możliwości prawne, które czasem są wykorzystywane przez zarządcę infrastruktury i przewoźników, żeby zmieniać taki rozkład jazdy. I czasem to jest stosowane, dlatego polecam sprawdzać częściej. Ja myślę, panowie, że jeszcze moglibyśmy naprawdę długo rozmawiać w tym temacie i pewnie jeszcze się kiedyś spotkamy, żeby go kontynuować, bo jest jeszcze dużo, dużo, myślę, kwestii wartych omówienia. Ale z racji tego, że myślę, że już będziemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie, to jeszcze kilka słów od was bym prosił na koniec. Może coś jest jeszcze istotnego, o czym nie powiedzieliśmy. Ostatnio Adam tak się nieco mniej nam odzywa, to może Adamie jeszcze ciebie na dobry początek o kilka słów bym poprosił, co jeszcze warto by było, czy warto by było wspomnieć, może jeszcze coś o mapie barier warto powiedzieć, jaki jest jej efekt? Efekt mapy barier jest taki, że staramy się inspirować różne urzędy do działań. To, czym mogę się pochwalić jako koordynator tego projektu, to jest to, że w tym roku w Warszawie przeznaczono 1 000 000 złotych na usuwanie barier architektonicznych dla ruchu pieszego. I to jest 1 000 000 złotych, którego nigdy nie było, który stanowił do tej pory zawsze problem, bo okazywało się, że tych miejsc jest do przebudowy tyle, że trafiają one na jakieś, na listę, która powiedzmy może kiedyś zostanie zrealizowana, tego teraz nie będzie, więc w tym roku zapewne poprawią się warunki do ruchu pieszego, ale to też nie są jakieś duże, nikt nie przebuduje specjalnie pod tym kątem wiaduktu na razie. Mówimy o takich rzeczach jak obniżanie krawężników, poszerzanie chodników i tak dalej. Jeśli chodzi o tematy kolejowe, to z kolei współpracujemy z Urzędem Transportu Kolejowego, w którym jakiś czas temu pracował Piotrek. I tutaj układa się to, powiedzmy, no trzeba mieć dużo cierpliwości do tego, ale przekażemy w najbliższym czasie takie rekomendacje dla PKP, co by można zrobić na stacjach linii otwockiej. To jest jedna z takich linii w Warszawie kolejowych, gdzie jest 8 przystanków i stacji przy niej. I my tam żeśmy te stacje przebadali i pokazaliśmy, co należy zrobić małym kosztem. Mamy jakieś wstępne głosy, że coś się uda z tego zrobić. Także sytuacja się trochę polepszy, ale chodzi przede wszystkim o kreowanie takiego sposobu myślenia, że nie do wszystkiego trzeba czekać 20 lat, aż będziemy wykonywać generalną modernizację. Niektórych barier nie jesteśmy w stanie usunąć, ale takie rzeczy jak oznaczenia na przykład peronów, czy właśnie ścieżki dotykowe, to tutaj odwołam się do przykładu metra warszawskiego, gdzie co prawda zostało to zrobione, no nie było zrobione od razu, tylko po tym nieszczęśliwym wypadku, ale udało zrobić się to szybko i sprawnie, tak? Wymagało to też pieniędzy, natomiast udało się to zrobić. W związku z tym nie jest tak, że musimy czekać teraz, aż rozkopiemy kompletnie wszystkie polskie perony, żeby je do jakiegoś standardu stosować, tylko możemy takimi małymi krokami poprawiać sytuację. I to jest coś, co ja się staram promować i zabiegać w ogóle o takie myślenie, że te oznaczenia można łatwym sposobem wprowadzać, w łatwy sposób je można wprowadzać, a one mogą naprawdę przynieść duży efekt, jeśli są robione w sposób przemyślany, czyli właśnie jeśli mamy na przykład jeden standard. I myślę, że to jest takie podsumowanie. Dużo pracy przed nami, dobrze, że się o tym mówi, także dzięki za to, że można było tutaj w tej audycji uczestniczyć. Mam jednak czasem wrażenie, że nie słuchają osoby, które chcą się naprawdę czegoś dowiedzieć, albo osoby już przekonane. I to jest takie tak zwane przekonywanie przekonywanych. A mamy cały czas problem z tym, żeby dotrzeć do osób, które są decyzyjne i mogą różne decyzje wywierać. Być może najlepszy moment, żeby mówić o barierach architektonicznych, był wtedy, kiedy nasz premier miał złamaną nogę, bo wtedy on najbardziej odczuwał te wszystkie rzeczy, o których my mówimy na co dzień i z którymi się spotykamy. Także dużo jeszcze pracy przed nami, jeśli chodzi o dostępność. Ważne, żeby o tym mówić i pokazywać te dobre rozwiązania oraz, tak jak mówił Michał, zgłaszać uwagi. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważne, bo im więcej takich uwag będzie zgłaszanych, tym bardziej będzie widać
polityczną po prostu presję, w tym przypadku na PKP, żeby ten swój nowy rozkład jeszcze poprawiło, a nie mówiło, że on już jest dostępny, jeśli coś można jeszcze zrobić lepiej. Michale, a ty co byś jeszcze dodał? No ja nie będę podsumowywał tematu, bo wydaje mi się, że jest obszerny. Natomiast jeszcze dodam jeden taki wątek, że obsługa pociągu nie do końca rozumie przeznaczenie przedziałów specjalnych, które wprawdzie oznaczone są dla matek w ciąży, ale często pozostają zamknięte w ogóle, co uniemożliwia skorzystanie z nich i przez ciężarne kobiety, i przez matki z dziećmi, i przez innych pasażerów z ograniczeniami mobilności, którzy mogliby w nich usiąść. I w 2011 roku prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał opinię, według której osoba z niepełnosprawnością jest uprawniona do skorzystania z przedziału specjalnego. Jednak przewoźnicy nie zmienili tych regulaminów, które są przewozowe, oznaczeń też nie. No i z tego faktu wynikają czasem konflikty z obsługą pociągu. Cóż, należy pamiętać, by zgłosić chęć zajęcia takiego przedziału kierownika pociągu. Nie zawsze go pewnie możemy znaleźć, ale wiele razy zdarzało mi się podróżować pociągiem, gdzie cały pociąg był zawalony, ledwo gdzieś tam stałem w przejściu, ale przedział z miejscami specjalnymi był zamknięty po prostu. Piotrze, a ty jeszcze? Może jeszcze odnosząc się do tego, co Michał powiedział, to oczywiście PKP Intercity zmieniło ten regulamin, natomiast nie wiem, jak jest ze świadomością osób pracujących właśnie w drużynach pociągowych. No, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to raczej to dotarło już do świadomości. Niestety przewozy regionalne, mimo tego, że prawda już 2 lata temu została wydana taka opinia, nie zmieniły swoich przepisów wewnętrznych. I tu rzeczywiście interpretacja jest taka, że ten przedział służy tylko i wyłącznie matkom w ciąży bądź małym dzieciom. Natomiast tak puentując całe nasze spotkanie, ja bardzo bym chciał widzieć, że coś się zmienia i niekoniecznie na skutek tego, że premier złamał sobie nogę, czy pani Bieńkowska odpukać przestała widzieć. Byłoby to wspaniałym osiągnięciem, gdyby tutaj nasi decydenci wykazali się empatią, ale przede wszystkim chciałbym widzieć, że zmiany na kolei idą we właściwym kierunku dla wszystkich pasażerów. Niestety, mimo tego, że staram się wychwytywać pewne dobre rzeczy, które się dzieją na przykład w polityce taborowej, mogę powiedzieć, że ten tabor jest nowszy i bardziej dostępny i przyjaźniejszy dla pasażerom, można jednak pokusić się o taką opinię, że kolej zmierza w bardzo złym kierunku. Ja bym powiedział, może alarmując, że śpieszmy się jeździć koleją, bo szybko może odejść, parafrazując znany cytat. Może to jest nazbyt pesymistyczne, ale ja widzę bardzo złe tendencje, które tak naprawdę spowodują, że kolej nie będzie dostępna cenowo dla większości pasażerów, co skutkuje zmniejszeniem ilości dalszym spadkiem ilości pasażerów poruszających się na sieci kolejowej, co w konsekwencji doprowadzi do likwidacji kolejnych połączeń i zamykania kolejnych linii kolejowych. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy związane ogólnie z publicznym transportem zbiorowym, chciałem Państwa też poinformować, że zmieniły się zasady korzystania z uprawnień do bezpłatnych przejazdów na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Konkretnie chodzi tutaj o ZTM Warszawa. W tej chwili dla osób niepełnosprawnych takim dokumentem poświadczającym uprawnienie są dokumenty wydawane przez organy państwowe, czyli orzeczenia. W przypadku osób z dysfunkcją wzroku będą to orzeczenia zaliczające do grupy inwalidzkiej pierwszej bądź drugiej, ważne orzeczenia, bądź też orzeczenia stwierdzające stopień znaczny bądź umiarkowany osób niepełnosprawnych. Ja
po to państwa uczulam na to, że pojawiły się informacje, że grupy inwalidzkie, czy ważne orzeczenia zaliczające uprawnionych do grupy inwalidzkiej nie są honorowane w komunikacji miejskiej. Takie sformułowania, czy takie tezy pojawiły się przez niektóre osoby. I błędne takie informacje są publikowane. Wszystkie orzeczenia, które obowiązują na kolei, proszę państwa, które uprawniają do zniżek na kolei, uprawniają również do zniżek czy do bezpłatnych przejazdów, w tym wypadku, w naszym wypadku osób niedowidzących, niewidomych, bo pierwsza i druga grupa ma bezpłatny przejazd, czyli wszystkie dokumenty, które są honorowane na kolei, są honorowane w komunikacji ZTM, więc tu osoby, które były dotychczas uprawnione, te uprawnienia zostały zwiększone wymiar uprawnień, dlatego że do 1 lutego osoby z drugą grupą stopniem umiarkowanym mogły jeździć na orzeczenia tylko i wyłącznie z ulgą w wysokości 50% biletu. Teraz mogą jeździć za darmo. No ja mam nadzieję, Piotrze, że jednak twoje takie pesymistyczne wizje się nie sprawdzą i że jeszcze koleją będziemy sobie długo mogli jeździć wygodnie i tanio, bo to też jest istotne, no bo jeżeli konkurencja... Tego bym wszystkim życzył. Bo jeżeli konkurencja będzie no, przedstawiać korzystniejsze oferty, no to wiadomo, co wybierze użytkownik, szczególnie jeżeli te oferty będą także i wygodne i dostępne dla nas. No ale nie da się ukryć, że rzeczywiście, przynajmniej takie jest moje odczucie, że na przykład pociągiem jedzie się jednak wygodniej niż busem czy autobusem. Jest po prostu tak jakby chyba jednak więcej miejsca. Jest oczywiście komfortowo, prawda? Bardziej komfortowo. Dokładnie. Tylko my też musimy, zwłaszcza w gronie osób niepełnosprawnych, ta cena odgrywa kluczową rolę przy doborze środków transportu, prawda? Dostępność niejako, nie powiem, że jest nieważna, jest bardzo ważna. Ale z uwagi na dochody tych osób cena odgrywa kluczową rolę i tutaj na ten aspekt w kontekście też celowości wydawania funduszów unijnych, żeby ta kolej służyła wszystkim. To musi być jasno wyartykułowane, przecież mnóstwo pieniędzy idzie na zakup na przykład Pendolino i teraz pytanie pojawia się, komu to będzie służyć i ile to będzie kosztować zwykłego Kowalskiego, w tym nas, bo Skarb Państwa i podatnika to już kosztowało dużo, prawda? Znamy tą jedną stronę równania, a tę drugą stronę równania poznacie państwo, mam nadzieję, w grudniu tego roku, jeśli wszystkie procedury zmierzające do dopuszczenia tych pociągów do ruchu z prędkością większą niż 160 km na godzinę skończą się pozytywnie. Pożyjemy, zobaczymy i zobaczymy, jak wiele takich pociągów i na jak wielu trasach w ogóle będzie się poruszać po naszych polskich torach, bo tak coś mam takie przeczucie, że na dobry początek to nie za wiele, a i w najbliższym czasie chyba też ich nie ma co się zbyt wiele spodziewać, prawda? No cóż. powiem tak. My, słabowidzący czy niewidomi, mamy akurat tak, że nie możemy sobie wsiąść w samochód, odpalić i jechać przed siebie po prostu w siną dal, tylko jednak bazujemy na transporcie zbiorowym. No i ten transport zbiorowy jest dla nas trudny, był dla nas trudny i mam nadzieję, że będzie dla nas łatwiejszy. Halo? Jesteśmy cały czas. Także taką mam nadzieję. No my również mamy taką nadzieję i tym, no powiedzmy sobie, że jednak pozytywnym akcentem, bo nadzieja w nas nie ginie. Żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Albo umiera ostatnia. Dokładnie, nadzieja umiera ostatnia, więc miejmy nadzieję, że jeszcze ta nadzieja długo w nas nie wygaśnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Adam Zając, Piotr Figiel i Michał Dębiec byli gośćmi Tyfloradia. Dzięki. Dziękujemy. Dziękuję również i także się kłaniam. Dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.